Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dobry dzisiaj wieczór. Lili Auri i astrolog Ewa. Tak jest, taki duet, który Państwo już znacie i trochę lubicie nawet, bo dostałam takie sygnały od Państwa, także bardzo nas to cieszy, że możemy w takiej konfiguracji dzisiaj wystąpić. Czyli to, co Państwo możecie od nas dzisiaj uzyskać, to jest astrologia oraz karty klasyczne i karty tarota. Także zapraszamy. Także jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z naszych porad, to czekamy na Państwa telefony pod, myślę, dobrze znanym numerem 708 588 444. To jest numer, który prowadzi tutaj bezpośrednio na wizję. Także jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z porady astrologicznej, to mam gorącą prośbę o podanie daty urodzenia, godziny urodzenia i miejsce urodzenia. Oczywiście mówiąc miejsce, mam na myśli miejscowość, w której przyszliście na świat, bo może niekoniecznie przyda mi się do interpretacji horoskopów wiadomość, że urodziliście się na przykład w domu, czy powiedzmy w tramwaju, w autobusie, w taksówce, bo przecież czasami i najczęściej w szpitalu się... jednak. Najczęściej w szpitalu, ale muszę Ci właśnie powiedzieć... Ale zdarzają się wyjątki. Tak, zdarzają się wyjątki. A już szczególnie, przepraszam, że Ci wchodzę w słowo, opłaca się urodzić się w autobusie, bo MZK wtedy funduje bilet do końca życia. Tak, albo w samolocie, to jest jeszcze A to lepiej. Już bardziej kosztowna impreza, więc tym bardziej się kalkuluje. Dokładnie, tak. Dokładnie tak. Także no, zdarza się, różnie bywa. Także tak, no także Państwo dzwońcie, podawajcie te wszystkie dane. Jeżeli chodzi o mnie, to także jest mi miło, kiedy Państwo podacie mi datę urodzenia. No głównie dlatego, że jest mi to potrzebne jako taka, tak jak już wspominałam, podkładka energetyczna, po to, żebym ja mogła wyliczyć sobie Waszą wibrację numerologiczną. Tutaj oczywiście ja się nie bawię w analizę numerologiczną, bo i jakby nie o to chodzi. Ale dzięki temu mam takie poczucie, że te karty stawiam konkretnej osobie, że jestem w jakiś sposób przyłączona do osoby, która do mnie dzwoni. Także zapraszamy do telefonowania, spróbujmy, zobaczmy, jak nam to dzisiaj pójdzie, bo jak Państwo widzicie, my dwie tutaj w troszeczkę zmienionej formule, czyli nie jesteśmy podzielone na dwa oddzielne studia, jesteśmy tutaj razem, więc jakby to też daje ten efekt, że będziemy może trochę ściślej kooperować, jeśli chodzi o te pytania, które Państwo będziecie zadawali. Zapraszamy gorąco do telefonowania na wizję. Poza wizją oczywiście też, to już jakby standard, to Państwo wiecie, że poza wizją dyżurują osoby, które także bardzo chętnie na Państwa zapytania odpowiedzą. Naturalnie w trakcie programu będziemy też odpowiadać na SMS-y gdzieś tam w pewnym momencie, także jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby zapytać SMS-owo, to się polecamy. To tyle chyba tytułem wstępu będzie. Tak, a co dzisiaj przygotowałyśmy? O czym będziemy dzisiaj mówić? Czy tak, ja generalnie, tak jak już ustaliliśmy wcześniej, to chciałabym nawiązać do tematu, który poruszałam wcześniej, we wcześniejszych programach. Wprawdzie tutaj tak wychodzi mi, że nie udaje mi się wszystkiego zrobić w całości i omówić zagadnienia w całości, tylko jakoś tak na raty troszeczkę to wszystko wychodzi. Niemniej, troszeczkę Państwu opowiadałam o amuletach i o talizmanach. I ja wiem, że Ty możesz Państwu podpowiedzieć, w jakich momentach astrologicznych czynić takie zabiegi magiczne, czyli na przykład konstruować sobie, bo talizman, amulet, przedmioty, które mają być jak najbardziej osobiste, czyli może być tak, że Państwo takie przedmioty sobie konstruujecie, że tak powiem, zupełnie samodzielnie. I teraz kiedy to robić? Kiedy to jest najlepszy moment na to, żeby się do takiej praktyki zabrać i jak się do tego przygotować właśnie pod kątem astrologii? No właśnie, wszystko zależy od tego, w jakiej dziedzinie chcemy osiągnąć sukces, bo jeżeli interesuje nas znalezienie partnera, to wówczas no przede wszystkim będziemy robili amulety w czasie, kiedy mocna jest Wenus na niebie, czyli kiedy Wenus jest na przykład w znaku raka, w znaku ryb, czy też w znaku oczywiście wagi czy byka, wówczas te amulety rzeczywiście będą silniejsze, będą mocniej działały. No i do tego dobrze byłoby jeszcze dobrać jakiś inny dobry aspekt planetarny, na przykład, chociaż to się niestety rzadko zdarza, kiedy Wenus jest, to się fachowo nazywa w sercu Słońca, czyli można powiedzieć na niebie, rzeczywiście na tle tarczy Słońca widać Wenus.
No to bardzo ciekawe zjawisko. To no tak niestety rzadko występuje i wówczas jakby ta siła Wenus, tak jakby Słońce prześwietlało ten Wenus i rozświetlało jej siłę dodatkowo. Także to jest krótki czas, także dobrze jest właśnie uchwycić ten moment. Oczywiście dla astrologa to nie jest problem. Tak, a kiedy w najbliższej przyszłości taki moment mógłby się zdarzyć, powiedz? No na razie nie sprawdzałam, przyznam szczerze, ale to trzeba dokładnie spojrzeć. To przy najbliższej okazji Państwu powiemy, kiedy będzie taki moment, żeby... No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe i faktycznie wydaje mi się, bo przecież też nie tylko czynienie, znaczy takie praktyki typu właśnie tworzenie sobie amuletu czy talizmanu, ale też Państwo chętnie różnego rodzaju rytuały sobie odprawiają, prawda? Choćby takie zwykłe zapalenie świecy, takiej intencyjnej, prawda? Ale jeżeli jest wzmocnione takim aspektem, czy też taką sytuacją astrologiczną, no to mamy ten gwarant, że coś tu się w tym wszechświecie zadzieje. Dokładnie. Ja myślę, że warto też zwracać uwagę na dni tygodnia, w których odprawiamy dane rytuały, dlatego że każdej planecie przyporządkowany jest inny dzień tygodnia i jeżeli ktoś chce zrobić właśnie sobie taki rytuał na przyciągnięcie miłości, dobrze jest zrobić to w piątek, dlatego że piątek jest dniem Wenus. Ale na przykład, jeżeli ktoś chciałby więcej pieniędzy i w ogóle bardziej jest zainteresowany taką może ekspansją swojej osoby, chciałby na przykład, przykładowo, tworzył działalność gospodarczą i chciałby, żeby ta działalność oczywiście jak najszerzej się rozwinęła, to dobrze taki rytuał zrobić sobie w czwartek, dlatego że czwartek to jest dzień Jowisza. No tak, Jowisz jest związany ze sferą pieniężną. Także. No chociaż teraz Jowisz niestety jest słaby, bo jest w znaku bliźniąt. Na szczęście już 26 czerwca, to już wszyscy astrologowie czekają do tej daty, dlatego że wówczas Jowisz przejdzie do znaku raka i będzie dużo, dużo mocniejszy. I wówczas właśnie takie rytuały związane z obfitością, z poszerzaniem swojej, prawda, czy to działalności, czy wzbogacaniem się, dużo lepiej zadziałają właśnie po 26 czerwca. Także tak jeszcze jest. Chwilkę. Ale chyba szczególnie, tutaj zwrócę na to uwagę, co powiedziałaś, że chyba szczególnie właśnie rakom, czyli jeżeli ten Jowisz pozostaje w znaku jakimś konkretnym, to on jak tajfun zrzuca te złote sakiewki, prawda? Ja nie wiem, czy ty to zaobserwowałaś. Ja parę lat temu miałam Jowisza w swoim znaku i po prostu tak mi się posypało, że aż tylko się radować, naprawdę. Także tutaj obfitość, ale to też trzeba uważać, bo na przykład moja ode mnie z rodziny jedna dziewczyna, ona mówi, no tak, no faktycznie tej kasy mi się posypało, ale zobacz, jak ja utyłam od tego dobrobytu. Także tak, tutaj są różne Jowiszem. Aspekty tej całej sytuacji. Przy okazji innego programu mówiłam Państwu, że właśnie z tranzytami Jowisza to jest tak, także Jowisz rzeczywiście dużo nam obiecuje i nam się wydaje, że faktycznie tutaj osiągniemy wielki sukces. Tak jest to możliwe, ale są pewne skutki uboczne, nazwijmy to. I rzeczywiście przytycie jest jednym z nich. Więc kiedyś jedna pani odkłada niektórym w talii. W każdym względzie. I kiedyś zadzwoniła jedna pani i pytała, kiedy może schudnąć, a ja tu patrzę, ma same tranzyty Jowisza. Ja mówię, no wie pani, no tak nie za bardzo. Raczej może się pani spodziewać, że pani przytyje. O, no, ale to jest też dla pani Państwa ciekawostka, proszę zwróćcie Państwa uwagę, że można podpytać się astrologa, kiedy wziąć się za dietę odchudzającą na przykład. To można. Jest coś bardzo ważnego, szczególnie dla nas dziewczyn, tak? Bo jeżeli zdarza się nam, że trochę tam przybędzie nam tu i ówdzie, i faktycznie bywają takie okresy, że bardzo trudno jest się tego nadmiaru pozbyć, ale jak się okazuje, można sprawdzić, kiedy się mogą przydarzyć kiedy się przydarza taki czas, kiedy można to jakoś łatwiej wszystko uczynić. Także no, też Państwo możecie pytać o takie rzeczy tutaj u nas. Tak, ale może porozmawiajmy o amuletach. Znaczy, wiesz co, ja powiem tak, no przede wszystkim właśnie chciałabym, żebyś tutaj Państwu nakreśliła, kiedy i jakie, że tak powiem, moce poruszać. Może tak, może w ten sposób. Dlatego, że no my już wiemy, że jeżeli chodzi, że amulet to może być, to już ja tutaj Państwu opowiadałam różne rzeczy na ten temat. Już żeśmy sobie powiedzieli, że to mogą być przedmioty różnorakie, także może być od kamienia, po kawałek drewna, poprzez tworzenie swoistych, że tak powiem, pieczęci czy pentagramów zawierających w sobie różnorakie znaki magiczne i tutaj są bardzo, bardzo różne możliwości, ale jeszcze wiesz co, uczynię taką dygresję, bo powiem Państwu rzecz jedną. Poszukiwałam materiałów właśnie tutaj, żeby podawać jakieś informacje Państwu, no bo jakby też nie wszystko ma się w głowie, nie wszystko się pamięta, oczywiście. Kojarzy, dobrze jest jakby rozejrzeć się, czy pojawia się coś nowego. I powiem tak, znalazłam w internecie konkretnie taką stronę, gdzie jakiś tam sobie człowiek, no bo tam oczywiście nikt się nie podpisuje własnym nazwiskiem,
no, mieni się takim specjalistą od tworzenia właśnie amuletów i talizmanów, czy też tych takich właśnie pieczęci no, magicznych, powiedzmy. I powiem Ci, że tak jak wczytałam się w tą stronę, to się okazało, że do każdego takiego przedmiotu on przywołuje imiona demonów. I ja tutaj nie chciałabym jakoś szczególnie sytuacji w ogóle demonizować, tak? Bo to też nie o to chodzi. Natomiast uważam, że jeżeli chcemy taki przedmiot mieć, posiadać, czy żeby zrobić go samemu, czy żeby ktoś nam go skonstruował, to chyba warto jest szukać osób wiarygodnych. Może tak powiedzmy sobie. Osób, które faktycznie posługują się tymi dobrymi aspektami magii. Bo nawet jeżeli my nie wierzymy, bo ja tam osobiście dla mnie jakiś tam demon wody, powiedzmy, który gdzieś tam sobie, prawda, działał, mówiąc w cudzysłowie, w jakiejś tam kulturze, że on mi jest tak bardzo obcy i odległy, że w sumie to ani mnie ziębi, ani grzeje. Niemniej czułabym się nieswojo, gdyby się okazało, że ktoś mi zafundował taki prezent, prawda, i przedmiot, który zawiera w sobie jakieś tam znaki, pieczęcie związane właśnie z takim demonem. Także tutaj chciałabym tak gwoli ostrzeżenia zwrócić Państwa uwagę na to, że nie wszystko złoto, co się świeci i nawet jeśli jest bardzo profesjonalnie i jakoś tak bardzo magicznie opisana ta cała sytuacja, to sprawdzajmy, co się pod tym kryje, co tam jest jeszcze w środku. I to jest to, co ja Państwu mówiłam wcześniej, że zawsze, kiedy chcemy coś takiego poważniejszego zrobić, konsultujmy się z osobami, do których mamy zaufanie, po prostu w takich kwestiach. O, to taka była moja uwaga, tak, bo gdzieś to miałam z tyłu głowy cały czas, żeby właśnie przekazać, że są jakieś takie dziwne historie, że są ludzie, którzy praktykują po prostu, to jest jakiś negatywny aspekt magii, tak, w takiej sytuacji. I tak naprawdę nie wiadomo, jak to zadziała. No nie wiemy. No niby to są zupełnie obce, obce rzeczy, obce symbole, ale nie daj Boże, coś tam się zadzieje negatywnego w tej energii, no to nie będzie wiadomo, skąd się to wzięło, a później najgorzej nie będzie wiadomo, co z tym fantem zrobić. Co z tym zrobić? Ja też czasami spotykałam się z takimi opowieściami osób, które poprzewoziły sobie różnego rodzaju pamiątki, czy to jakieś figurki z różnych państw egzotycznych, a potem po jakimś czasie, po kilku miesiącach, może tak po pół roku, rzeczywiście w takich rodzinach działy się dziwne rzeczy, no i niestety nie zawsze dobre. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sprawdzali, co tak naprawdę przywozimy, co kupujemy, bo nam się może wydawać, że to jest jakiś taki niewinny symbol, którego my nie znamy, jest on obcy, tak jak powiedziałeś, jest to zupełnie nieznane w naszej kulturze. Nam się to może wydawać ładne, wizualne i już sobie tu widzimy, jak to sobie powiesimy nad kominkiem i będzie nam tu pięknie grało wszystko. A potem okaże się, że jednak dany przedmiot w jakiś sposób został już przez osobę, która wytwarzała ten przedmiot, już negatywnie zakodowana, że tak powiem w cudzysłowie. No tak, i ten negatywny program nam się po prostu zaczyna uaktywniać w życiu. Nadajemy mu wbrew, znaczy nawet nieświadomie nadajemy mu jakieś życie, tak? Bo ładujemy własną energią, czy też dajemy szansę się uaktywnić, no i zaczyna się dziać źle. No właśnie. Także trzeba na to uważać i te pamiątki przywożone z podróży też trzeba się jakby weryfikować, zastanawiać, czy to w ogóle sobie do domu przynosi, czy też lepiej się powściągnąć. No, to taka dodatkowa jeszcze informacja. No dobrze, a jeżeli to tak, to już powiedziałyśmy sobie, że to kiedy jeszcze możemy takie praktyki magiczne odnośnie pieniążków, żeby nam się lepiej wiodło. No powiedziałyśmy o Jowiszu, no to już jest takie ewidentne, ale czy są jeszcze jakieś inne możliwości? Wenus to jest nie tylko miłość, ale również pieniążki. No i niedługo Wenus wejdzie do znaku raka, w związku z tym będzie... Oj, to się w raku będzie działo. W raku się będzie działo, tak. Bodajże na początku czerwca Wenus wejdzie do raka. Jak tutaj odzyskam tylko... Sprzęt, tak. To będę mogła Państwu powiedzieć dokładnie, kiedy to będzie. Ale wydaje mi się, że na początku czerwca. Także rzeczywiście wtedy będzie dobry moment, żeby też zrobić takie talizmany. Właśnie na przyciągnięcie pieniążków. Jeżeli ktoś nie chce czekać do tego Jowisza do 26 czerwca, to równie dobrze może właśnie sobie zrobić z Wenus. Tak, to zaraz wrócimy. Witamy. Pierwszy telefon. Witamy serdecznie. Witamy osobę dzwoniącą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, słuchamy. Datę urodzenia poprosimy. To znaczy ja chciałam, moje imię Elżbieta, ale jak w sprawie córki chciałabym, jak jest pani Ewa, skorzystać i horoskop dla mojej córki Joanny. Chwileczkę mamy, tak? Ale zapiszemy dane, datę, tak, bo jak odzyskam tutaj sprzęt, który został zabrany przez naszych panów wydawców. Aha, rozumiem.
Także zapiszę kiedy sobie dane. Kiedy córka się urodziła? Tak. 6 lutego 1988. A jak ma na imię? Joanna. I o której godzinie się urodziła? To znaczy ja rodziłam bliźniaczki, więc jedna ma napisaną datę godzinę 23.30, a druga 23.35 i no, nie jestem pewna, która była pierwsza bliźniak, a która druga bliźniak, bo jest jeszcze Monika. A miejsce urodzenia? Wrocław. Dobrze. A jakich informacji miałabym szukać w horoskopie? To znaczy, jak jej się potoczy i pod względem finansowym, i czy jakąś jeszcze szkołę będzie się jeszcze uczyła, jak to jej się ułoży w przyszłość, jak, co ją tak w takich no, ważnych wydarzeniach. To pani Elżbieto, może zanim tutaj się technicznie Ewa, że tak powiem, uruchomi, to może ja szybciutko w kartach podejrzę, dobrze? Zobaczymy, jak tutaj się... Joasi, mogą być karty klasyczne. Jeśli pani nie ma zamiłowania do tarota, to ja tutaj karty klasyczne zobaczymy. Tak szybko, żeby nie tracić czasu po prostu, tak? Dobrze. Żeby tutaj pani nie miała jakiegoś wrażenia, że coś nie tak. No tak ekspresowo. Żeby Ewa sobie mogła spokojnie wyliczyć. To zobaczymy, co u Jasi. Czy jeśli chodzi o edukację, to tak, tutaj jeszcze wydaje mi się szkoła to będzie, tylko tak jakby ona nie bardzo wiedziała chyba, co to miałoby być. Tak. Ja nie wiem, jakiś problem z decyzją. Myślę o psychologii, ale tak nie jest do końca zdecydowana i tak nie wiem, czy nie umie się sobie odnaleźć. Troszeczkę. Czy... No właśnie, bo ona taka troszeczkę zagubiona się pojawiła, tak. A widać, że tak, że po pierwsze jest dziewczyna rezolutna, po drugie ma, wie pani co, ja bym w ogóle bym ją widziała przy takich zawodach związanych z medycyną. I nawet nie musi to być medycyna stricte tak, że pani doktor, chociaż być może, jeżeli by miała chęć. Natomiast powiedziałabym, że możliwe, że w kierunkach takich, no właśnie, związanych z medycyną. Nie wiem, jak ona się tu czuje, natomiast wydaje mi się, że ona jakby no, po prostu totalne zagubienie i zupełnie nie wie, co ma ze sobą zrobić, tak, zupełnie nie wie. Właśnie. Jeżeli nawet ta psychologia, znaczy w ogóle to jest ważne jest to, żeby ona zrobiła cokolwiek. To jest istotne, żeby nie została w tym punkcie takim martwym jak teraz, dlatego że to tylko... jakby dodatkowo kumuluje zamęt w jej głowie. Także jeżeli ma taki pomysł, żeby to była psychologia na ten moment, to nawet niech to będzie podjęcie takiej edukacji w tym kierunku, który w tej chwili jej się wymarzył, ale przyznam, że wydaje mi się, że to by później ulegałoby zmianie, więc bardzo możliwe, że to nie byłby docelowy kierunek, ale jakikolwiek ruch w tej chwili, w jej życiu, w sensie podjęcia tej aktywności jest jak najbardziej tutaj wskazany i to jest rzecz taka, którą powinna zrobić i wydaje mi się, że zrobi, że pomimo tego takiego no, na dzień dzisiejszy takiego podejścia, że właściwie to mi się nic nie chce, bo nie wiem, co mam ze sobą zrobić, to jednak tutaj jakaś koncepcja zakiełkuje i będzie się realizować. Ja mam u niej troszeczkę takich zdolności manualnych. Czy tam coś się ujawniło? Tak, ona coś tam rysowała kiedyś, ale jako dziecko więcej, teraz to jakoś tak zarzuciła. Znaczy ona w ogóle prowadzi działalność gospodarczą, sklep prowadzi zajętym sklepu i tak właśnie też pod tym kątem, jak jej to pójdzie, czy... Czy wie pani co, zawodowo to tu wychodzi, nie wychodzi najgorzej, ale wychodzi okropnie stresująco, więc wydaje mi się, tak. że to jest takie zajęcie, które bardzo, bardzo, bardzo dużo ją kosztuje. Wydaje się, że może mieć różne problemy tutaj takie międzyludzkie, jeżeli chodzi o tą działalność, czyli nie wiem, czy gdzieś tam z górą, tak, czyli z tymi osobami... Tak, przy, no, pracownicy i górą, też. To jest no właśnie, tu się sprzęgają te wszystkie trudności, sprzęgają się te wszystkie problemy. Czy wie pani co, tak, karty pokazują wyjście z tej sytuacji, ale bardzo możliwe, że wyjście to nie będzie prostowanie tego, co jest w tej chwili, tylko zasięgnięcie jakiegoś nowego rozwiązania, czyli na przykład wyjście z jednej współpracy na rzecz wejścia w inną kooperację. Aha. Tutaj bym się zastanowiła nad tym i wydaje mi się, że gdzieś tam w perspektywie lat około 2, bo to tak mi się tutaj rozciąga w czasie, może się okazać, że ona z tej konkretnej współpracy po prostu będzie wychodzić na rzecz wejścia w inną współpracę też, bo tutaj też jej nie widzę jako samodzielnego przedsiębiorcy, który tak sobie radzi zupełnie bezproblemowo sam samiutki, tylko jednak jest to znowu jakiś rodzaj no właśnie agencji, kooperacji, w zależności od kogoś, ale już szczęśliwszej, że tak powiem, aha, jeżeli można rozumiem. Tak to ująć. Czyli jakoś ta przyszłość w miarę się klarowała. Powolutku, tak, tylko ona musi, wie pani co, mnie się wydaje, że ona powinna trochę odpocząć.
To jest taki moment, że znaczy ja nie wiem, no mnie tak karty ją pokazują, jako dziewczynę po prostu zmęczoną, taką troszeczkę tak. przeciążoną i tymi obowiązkami, i takim chaosem, który jej się no w życie wkracza. No to jeszcze miesiąc taki będzie trudny, a później już trochę... Trochę lżej, no właśnie, więc tam te wakacje niech wykorzysta, dobrze złapie oddech, podładuje akumulatory i naprawdę najbliższe 2 lata wszystko powinno się ładnie układać. To oddaję głos Ewie, bo Ewa już chyba tutaj ma coś do powiedzenia. Odzyskałam sprzęt. Tak, odzyskałam sprzęt, ale w międzyczasie policzyłam tutaj datę Joanny od strony numerologicznej i rzeczywiście teraz nie jest dla niej łatwy okres, dlatego że jest w 4. roku numerologicznym. I tak jak pani mówiła, że córka interesuje się psychologią, jest to oczywiście bardzo dobry pomysł, dlatego że ona jest 7. numerologiczną, co też może mówić o tym, że ona w ogóle ma bardzo duże wyczucie do ludzi. Także psychologia to będzie jak najbardziej dobra dziedzina dla niej. Z tym, że no rzeczywiście jeszcze tak do 5 września będzie miała taki bardzo pracowity, trudny okres, tak jak właśnie Lilia jej powiedziała. Niech ona troszkę znajdzie czasu dla siebie, na odpoczynek, bo jest bardzo przemęczona i przepracowana. Natomiast tutaj planety zapowiadają, że rzeczywiście ten czerwiec będzie dla niej pracowity. Nie wiem, czy ona się nie wybiera w jakąś podróż teraz w czerwcu? No, na razie nic mi nie mówiła, więc nie wiem. Może jakiś kurs albo szkolenie, bo to może się również i tak zrealizować. Mhm. Natomiast co tutaj się jeszcze takiego zaznacza? Przypływ pieniążków w połowie czerwca, także będzie dużo pracowała, ale przyjdą pieniążki. I co mi się tutaj jeszcze pokazuje? Miłość. Wprawdzie o to pani nie pyta, ale czy ona ma kogoś? To znaczy, powiem tak, jest trochę chyba nieszczęśliwie zakochana. Po prostu ktoś, kto jej tam wpadł w oko, jest zajęty i ona nie bardzo chce, jak to się mówi, wchodzić jako i tam psuć cokolwiek. Mm-hmm. Więc wiem, że ma taki, ale no, jak to tam się jedzie. Bo tu jest możliwe, że rzeczywiście no, te sprawy miłosne będą ją troszkę odciągały właśnie od spraw tutaj związanych z nauką. I rzeczywiście te najbliższe 2 lata to wychodzą troszkę takie, no dużą transformację przejdzie ta dziewczyna i rzeczywiście będzie też miała dosyć trudne tranzyty, to są tranzyty Saturna do Słońca i one spowodują, że będzie jej trudno, ale dzięki temu ona wewnętrznie dojrzeje. Także będzie to taki, można powiedzieć, bolesny proces dojrzewania, ale konieczny. I takie najtrudniejsze momenty dla niej to będzie początek grudnia 2013, następnie druga połowa czerwca, ale już 2014. Na szczęście w lipcu 2014 widzę przy niej miłość i szczęśliwe zakochanie. Także ona troszkę odetchnie z ulgą i całkiem możliwe, że za rok znajdzie sobie kogoś, kto rzeczywiście będzie zainteresowany tym, żeby być z nią. Nie będzie to tak, jak teraz pani mówi, że tu jest taka nieszczęśliwa miłość. Bardzo dobry czas przed nią, to jest październik 2014. Dużo pracy, dużo się będzie działo, ale rzeczywiście to się przełoży na pieniążki. Natomiast tak, znowu wraca tranzyt Saturna, listopad, druga połowa listopada 2014, więc zwątpi we wszystko, w miłość i będzie taka niezadowolona ze wszystkiego, ale dzięki temu ona postanowi wprowadzić jakieś istotne zmiany w swoim życiu, więc ten kryzys bardzo tak pomoże jej zrozumieć, czego ona tak właściwie chce od życia i tak określić się, że tak powiem. Natomiast widzę już ten 2015 rok dużo lepszy będzie dla niej i za jakieś 2 lata właśnie od dnia dzisiejszego zacznie się dla niej taki, można powiedzieć, zupełnie nowy etap i duże zmiany się szykują, ale to dopiero za 2 lata. Na razie będzie taki troszkę bolesny proces dojrzewania. Tak to wygląda. No fajnie, no ale trzeba dorosnąć. Tak. Trzeba dorosnąć, tak. To jest młoda dziewczyna jeszcze i po prostu no tutaj no, wiele spraw musi jeszcze zrozumieć, nauczyć się. No. No to fajnie, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dziękuję, życzymy. Dziękuję, że odbudowana została. To cieszymy się bardzo. No, dziękuję. No właśnie, drodzy Państwo, ja już odzyskałam sprzęt, więc jeżeli chcielibyście
Państwo zasięgnąć porady astrologicznej i kart klasycznych, jak również masz, widzę tutaj dwie talie tarota, tak? Tak, ja się posiłkuję tarotem, no bo czasami jakby istnieje taka potrzeba, żeby coś bardziej precyzyjnie dopatrzeć, z innej strony popatrzeć, także tarot tutaj też dla Państwa. No właśnie, bo zupełnie innego rodzaju informacje podają karty klasyczne, a jednak tarot inaczej mówi. No tarot bardziej precyzyjnie zawsze. Oczywiście my gdzieś tam potrafimy robić rozkłady ogólne z tarota, prawda? No i tak, one też oczywiście nam tutaj służą, prawda? Ale powiedzmy sobie, że faktycznie trochę inne spojrzenie dają karty klasyczne i na pewno inne spojrzenie daje tarot, chociaż mówią o tych samych sprawach, tak? O tych samych zdarzeniach, ale trochę inaczej je widać. No tarot jest bardziej precyzyjny. Tarot jakby potrafi w pewne rzeczy wskazać dobitnie czasem, tak? W kartach klasycznych nie zawsze tak wychodzi, chociaż przyznam szczerze, że gdzieś tam przez lata praktyki też przydarzyły mi się takie momenty, gdzie z zaskoczeniem pewne rzeczy interpretowałam i gdzie w kartach klasycznych właśnie pojawiały się takie ciekawostki. Na przykład doczytałam się gdzieś kiedyś, że jest taka sekwencja kart, która mówi o osobie, z którą się wiążemy uczuciowo, ale jest to wówczas ktoś, kto jest kierowany chęcią zysku, tak to było sformułowane, tak? Czyli mamy do czynienia z kimś, kto ma takie materialne do nas nastawienie, a nie stricte uczuciowe. No i przyznam, że kilka razy mi to wyszło w prognozach czy też w analizach dla klientek i faktycznie okazywało się, że coś tu jest na rzeczy. Także to warto jest też, wydaje mi się, po prostu doszukiwać się czy też poszukiwać nowych znaczeń. Tak? Czyli gdzieś tam nie pozostawać przy jednym tam zamkniętym jakimś schemacie, którym się posługujemy, tylko jednak gdzieś tą literaturę wertować i szukać jakichś ciekawostek, bo niejednokrotnie okazuje się, że te ciekawostki właśnie nam się bardzo ładnie sprawdzają. Oczywiście nie wszystkie, ale to tak jak mówiłam, to jest zawsze to, co albo my coś czujemy, albo nie czujemy. I to ja się kieruję taką zasadą, tak, że jeżeli mi się wydaje, że to zupełnie jest pozbawione sensu, to staram się tego nie programować sobie do głowy i w ogóle zostawiam to gdzieś tam z boku. Także tak, karty klasyczne, karty tarota, drodzy Państwo, prognozy astrologiczne. Tak, bo tutaj pytałaś wcześniej, kiedy ta Wenus przejdzie do raka, to już trzeci... Wiesz co, bo ja sobie tak pomyślałam, przepraszam. Czerwiec. Aha. No, bo okay, tutaj sobie przesuwam o jeden dzień. Poczekaj, 3 czerwiec, a Jowisz ma Jowisz być po 26. Tylko z Jowiszem jest problem, dlatego że, nie wiem, czy to... Bo tutaj widzimy, o jeden dzień sobie przesuwam, ale jak sobie przesuniemy jeszcze do 26, to tam jest taki jeden mały problem, co wszystkich astrologów męczy. Mianowicie, że w momencie, kiedy mamy już tutaj Jowisza w raku, o, widać, jest Jowisz w raku i Wenus też już jest w raku, to Merkury wchodzi w retrogradację i to nie jest dobrze, bo z jednej strony moglibyśmy już tutaj mówić, że rzeczywiście odniesiemy sukces, wreszcie jest pięknie, ruszy się dużo spraw i w biznesie i powinniśmy mieć więcej klientów. No oczywiście największymi szczęściarzami i beneficjentami tego układu planet będą osoby spod znaku raka, natomiast jeszcze przez 3 tygodnie od 26 czerwca należałoby się wstrzymać przede wszystkim z kupowaniem sprzętów elektronicznych, dlatego że Merkury w retrogradacji sprawia, że to, co my kupimy, te sprzęty, to się psuje. Ja, słuchajcie, kiedyś w to kompletnie nie wierzyłam, bo nie spodziewałam się, że planety mogą mieć wpływ na jakieś sprzęty i wydawało mi się, że to już jest lekka przesada. No i kupiłam sobie telefon komórkowy i niestety po 1,5 miesiąca trzeba było go oddać do naprawy. Czyli i się nauczyłam pokory wobec astrologii. W takich okresach nie kupujemy, drodzy Państwo, i tyle. I też posiłkujemy się wobec tego tą wiedzą, tak? No tak. Wiecie Państwo, możecie na przykład zatelefonować po to, żeby się zapytać, czy ten wymarzony telefon komórkowy, najnowocześniejszy, zakupić w tym momencie, czy też w innym. No. Albo samochód, czy w ogóle jakieś sprzęty AGD. Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten układ planet, który mamy teraz, to dobrze jest to robić właśnie, wracając tutaj do amuletów. Jeszcze można zrobić amulety związane z planetą Merkury, dlatego że on jeszcze wprawdzie dosłownie za chwilkę przejdzie do znaku raka, ale jest jeszcze w bliźniętach. I dzięki temu, że on jest blisko Wenus i blisko Jowisza, to sprawia, że jest bardzo mocny i można sobie zrobić amulety związane z planetą Merkury. Czyli jeżeli marzymy o dalekich podróżach, marzymy o tym, żeby dostać się na upragnione studia, czy żeby zdobyć ważne takie, można powiedzieć, kontakty handlowe, to bardzo będzie pomocny właśnie tutaj amulet z Merkurym.
To jest też dobre dla studentów, jeżeli ktoś jeszcze zdaje egzaminy albo ktoś zdaje egzaminy na prawo jazdy, to dobrze jest właśnie sobie zrobić takie amulety. O, to jest ważne. Egzamin na prawo jazdy przysparzają, tak, prawda? Bardzo wiele problemów. I teraz taka wiedza, kiedy ewentualnie tego egzaminu podejść tak, żeby sobie, no powiedzmy, ułatwić, a nie utrudnić, to też jest bardzo istotne. No i jeszcze do tego jakieś magiczne czynności, które mogą nam tutaj tą energię taką przychylną sprząc na naszą korzyść, no to faktycznie, tak? Mhm. Czyli tutaj no, warto taką informację gdzieś tam sobie zanotować. Ale to już dosłownie dzisiaj jest ostatni moment. I teraz jak można robić takie amulety? Można się też posłużyć kamieniami szlachetnymi, znaczy właściwie półszlachetnymi. Do Merkurego przypisany jest turkus. Takie dostępne rzeczy, takie, tak? Także można sobie na przykład właśnie teraz kupić właśnie turkus i oczywiście trzeba go oczyścić i on może być właśnie naszym takim amuletem, dlatego że my w momencie, kiedy go oczyścimy, czy chociażby wkładając go do wody, najlepiej do wody z solą, czy w ogóle do soli można go, prawda, włożyć, to w momencie, kiedy my go oczyścimy, wyjmiemy, on już tak jakby jest zainicjowany, tak? I w tym momencie on w tej, jakby w ten turkus złapie się ta energia planety Merkury, bardzo mocna w tej chwili. Także taki turkus będzie jeszcze dodatkowo mocno działał. Czyli ile jeszcze mamy czasu na takie... No już chwilkę, dzisiaj należałoby. To ja nie wiem, czy państwo zdążą sobie te turkusy zakupić, no, ale może ktoś ma w domu. Może jakaś biżuteria, tak, niepotrzebna. Dokładnie, tak? Może być do wykorzystania. Oczyścić, zaprogramować i niech działa, niech pracuje na państwa korzyść. No to dobrze, to mamy taką bardzo ważną informację. Fajnie, to już wiemy, że możemy sobie... Czyli to służyłoby nam głównie zapewnieniu takiej pomyślności, jeżeli chodzi o podróże, handel, egzaminy, naukę, nowe znajomości. Natomiast inne dziedziny, to jeżeli chodzi właśnie o Wenus, czyli o miłość, to możemy poczekać właśnie do 3 czerwca i wtedy będziemy mieli już Wenus w znaku raka. Będzie mocniejsza niż teraz jest w bliźniętach. Zaraz to przesuniemy. Tak, 3 czerwca mamy tutaj już Wenus w raku i wówczas będzie korzystnie robić czary na miłość. No tak, czyli jeszcze i pieniądze, bo jedno wiąże się z drugim, tak. No właśnie, bo jakby też odczekać do tego 26 i tutaj przywołać i jedną i drugą energię, tak, czyli i Wenus i Jowisza, no to już w ogóle byłaby moc. No tak, tak, można oczywiście poczekać do 26 i dobrze by było jeszcze, jeżeli robimy na miłość amulet, to dobrze byłoby na przykład zrobić go, jak księżyc będzie mocny, na przykład właśnie w znaku byka, i to jest 4 czerwiec. No, to warto sobie wynotować, proszę Państwa, tak, bo my tutaj dzisiaj poszukujemy takich momentów, kiedy Państwo możecie skutecznie zaczarowywać swoje realia. Tylko że tak, to jest mały problem, dlatego że jednocześnie księżyc zrobi opozycję do Saturna i to już nie jest dobrze, więc no może... No to wyszukajmy taką optymalną sytuację. Poszukajmy lepiej innej daty. Przepraszam. Może być już 6 czerwiec, to już będzie lepiej, dlatego że już tej opozycji z Saturnem nie będzie, także 6 czerwiec może być i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Później jest księżyc w bliźniętach, może nie. O, księżyc w raku i to już byłoby najlepiej. O, na przykład takie dni, 10 czerwiec będzie dobry i w ogóle tego dnia utworzy się tak zwany wielki trygon w znakach wodnych, czyli mamy tutaj właśnie Merkurego, Wenus i Księżyc w trygonie do Neptuna, to na miłość akurat bardzo dobrze, i do Saturna, ale tutaj Saturn nie szkodzi, dlatego że ten Saturn tu może sprawić, że rzeczywiście uda nam się znaleźć takiego partnera czy partnerkę, którzy zostaną z nami na dłużej. Także nie będą to jakieś takie przelotne romanse, tylko właśnie takie związki długotrwałe, także 10 czerwiec to jest bardzo dobry moment. Ja tu akurat mam godzinę 19, no bo to jest akurat moment rozpoczęcia naszego programu. Także ta godzina też byłaby taka optymalna, żeby coś zadziałać. Ale jeżeli Państwo zrobicie to kilka godzin wcześniej czy później, to aż tak wielkiego znaczenia mieć nie będzie. Ale 10 czerwiec właśnie bardzo dobry jest, to jest dobry okres na robienie właśnie takich amuletów na miłość, ale z drugiej strony
Ale słońce z Jowiszem, ale za słaby ten Jowisz, także na Jowisza poczekamy trochę do 26. No tak, ale na miłość możemy tego 10 już tak. poczarować, tak? Tak? A jeżeli chcemy sobie wzmocnić tutaj w Jowiszem sferę materialną, to wtedy czekamy do 26 czerwca. Mhm. No i super, no i mamy jakiś plan na czerwiec, jeżeli chodzi o czary, proszę Państwa, tak. jeżeli chodzi o konstruowanie amuletów, czyli tutaj, no to tak, no właśnie, no a jakie kamienie przypisane do Wenus? Kwarc różowy przede wszystkim. Bardzo powszechny, piękny, cudowny, tak. o cudownej energii kamień. I też metal, miedź. Mhm. Także jeżeli... Tylko, że z miedzią to jest mały mankament, tak? Że ona potrafi brudzić, że nie zawsze tak. przy skórze, tak? Reaguje ze skórą w różny sposób. Nie każdy może używać, więc powiedzmy sobie, że jakieś wisiorki czy jakieś rzeczy blisko ciała to chyba niekoniecznie się mogą... Nie u każdego w każdym bądź razie. To Państwo macie tam, prawda, wiedzę najczęściej, jak te metale może działają. Może być jakiś przedmiot, który włożymy do kieszeni. No lepiej rzeczywiście na przykład kupić sobie jakąś biżuterię z różowym kwarcem. Mhm. I ponieważ tutaj mamy do tego jeszcze księżyc, to dobrze by było, żeby była to biżuteria ze srebra, dlatego że księżycowi przypisane jest srebro. Mhm. Tutaj akurat do księżyca przypisana jest masa perłowa. Tutaj do masy perłowej to się różnie podchodzi, bo też... Uważa no tak, nie wiadomo, się, że... co to jest. Tak, znaczy wiadomo, co to jest, natomiast nie wiadomo, no, właśnie... różny stosunek te, tak, tak, bo do też tego dużo mamy. Osób uważa, że perły przynoszą nieszczęście. Tak, że to łzy i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj ostrożnie, ale jeżeli zakupimy sobie na przykład pierścionek ze srebra wykończony właśnie kwarcem różowym, czy też jakiś wisiorek, czy bransoletkę, to właśnie ona może być takim naszym amuletem i możemy ją oczyścić właśnie w wodzie, czy to z solą, czy nawet w zwykłej bieżącej wodzie z kranu. Właśnie 10 czerwca to no, dobrze byłoby jeszcze jakieś takie magiczne zaklęcie, prawda, wypowiedzieć, no tak, zapalić świecę, zrobić sobie taki sobie malutki rytuał. Malutki rytuał, tak, taki, który najbardziej no, do nas przemówi. Świeca, no to jeżeli chodzi o uczucia, najczęściej czerwona, tak? Tak. Jeśli chodzi o jakieś inwokacje, to wcale Państwo nie musicie żadnych zaklęć znać, bo to nie o to chodzi. O to, żeby wyartykułować intencje. Tak jest. O to, żeby powiedzieć, czego się pragnie. Powiedzieć tak, raz po prostu powiedzieć, czego chcę. Oczywiście, trzeba wcześniej się też trochę zastanowić, żeby nie palnąć czegoś, co tam się może negatywnie jakoś, żeby to nie było tak, że ma być brunet wieczorową porą, prawda? Ten brunet się okaże neurotycznym, trudnym, toksycznym człowiekiem. Czyli jakby nazywajmy te cechy, które faktycznie dla nas są ważne i szukajmy tych dobrych cech, tak? Także jakby, no może to trzeba tak, trzeba znaleźć środek, ale czyli także... bądźmy precyzyjni. Dokładnie, niech to będzie człowiek miły dla oka i miły dla duszy, mówiąc krótko. Tak, tak? I sprecyzujmy, że chodzi o mężczyznę człowieka, dlatego że słyszałam takie opowieści, że rzeczywiście pewna pani bardzo pragnęła miłości, no i wszystko się spełniło, dlatego że sąsiadka jej podrzuciła bezdomnego kota, i którego uwielbiała i kochała bardzo. I miłość tu była, miłość, bez wątpienia. Tak, i zakończyła się samotność tej pani, natomiast no nie o to chodziło. Tak, czyli wcześniej się przygotujmy, to już dobrze, to może nie róbmy tego tak ad hoc, tak? Tylko niech to będzie wcześniej jakoś tam spisana ta intencja, niech ten człowiek nabierze jakiegoś wymiaru, tak? I zastanawiajmy się, jakie cechy on ma mieć i precyzujmy w taki sposób, żeby było wiadomo, że to być mężczyzna, a nie kot czy pies. Tak? Właśnie. To jest istotne chyba. Albo samochód, bo może być tak, że... No tak, czasami jakąś wielką miłością się pada do przedmiotów też, no różnie bywa, także no może być, ale tak, jeżeli chcemy, no najczęściej jest tak, że jednak pragniemy człowieka, także tak to definiujmy, że ma być człowiek, że ma mieć cechy pozytywne, no właśnie, ale jak to, wiesz, bo tak, no w tych wszystkich afirmacjach, inwokacjach i tak dalej, w tym artykułowaniu tej swojej potrzeby, no powiada się, że nie należy używać negacji. Czyli tak trzeba mocno się skoncentrować na tych pozytywnych cechach i tyle ich wyłuszczyć jakby, żeby nie dać pola tym negatywnym, tak? No właśnie. Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz, bo tak jakby nasza podświadomość nie zna słowa nie. I jeżeli nawet wypiszemy sobie na kartce listę, jaki ma być ten nasz partner i na przykład wymyślimy sobie, że ma być niepalący, to no już tak, użycie słowa się, nie ucieknie, a będzie mężczyzna, który kopci można jak można powiedzieć jak bez nałogów. Tak, to już też, no dokładnie, nie używamy słowa nie, staramy się nie używać negacji, czyli skupiamy się na tych pozytywnych cechach, ewentualnie formujemy w taki sposób to nasze życzenie, że tak powiem, tak.
No właśnie, a jakie jeszcze amulety? Może ty masz jakiś pomysł, jaki inny amulet, oprócz właśnie takiego różowego kwarcu, czy też miedzianego przedmiotu, mógłby przyciągnąć miłość? Co można by jeszcze użyć? Ja myślę, że kamienie są takie najbardziej powszechne, tak? Ja w ogóle jestem zwolenniczką takiego trochę wyrysowywania sobie tych życzeń. I to już są takie sprawy bardzo, bardzo proste i wręcz dziecinne, tak? No, nie jeden by powiedział, że no mój Boże, żadne to czary, żeby sobie na małej karteczce spisać to swoje życzenie i to swoje pragnienie, ale właśnie we właściwym momencie. I to jakby też o to chodzi. Po to, żeby temu nadać moc i po to, żeby to miało szansę zapracować. Także wydaje mi się, że jeżeli ktoś, no nie wiem, nie widzi się jako osobę, która tam czyni jakieś rytuały, czy rysuje jakieś pieczęcie magiczne, bo do tego to już trzeba więcej wiedzy. No tutaj już trzeba wiedzieć, co się chce przywołać, kogo się chce przywołać, jakie to mają być symbole, czy to mają być symbole planet właśnie. No to już jest proste akurat, tak? Bo symbole planet, no to w każdej gazecie możemy sobie znaleźć. I wiedząc mniej więcej, o co chodzi, możemy sobie te symbole wyrysować i one mają zadziałać, tak? Po prostu i tyle. Stosuje się także runy, no to wiadomo, że tak, że te wszystkie takie runiczne, powiedzmy sobie, zaklęcia, że one mają olbrzymią moc, jeśli chodzi i o energię kształtu, i o energię runy jako takich, prawda? Więc tak. one działają, ale ja przyznam szczerze, jeżeli chodzi o runy, to ja jestem bardzo sceptycznie nastawiona i nie to, że negatywnie, ale ja się tak trochę obawiam, nie bardzo to czuję i wydaje mi się, że może możemy sięgać po rzeczy, które są dla nas po prostu, które są dla nas naturalne trochę bardziej, tak? No jest to gdzieś magia taka odleglejsza od nas, powiedzmy, więc może dlatego moje sceptyczne nastawienie stąd, ale uważam, że można spokojnie po prostu w jednym zdaniu wyartykułować swoje pragnienie i to też jest doskonały amulet i to co powiem będzie takie bardzo, bardzo kolokwialne, ale modlitwa, wiesz? Mm-hmm, bardzo, tak. Według mnie, bardzo intencja, siła, to wypowiedzenie, siła duchowa, tak, dokładnie, tak. Dokładnie. Ja przekonałam się nieraz jeden na własnej skórze, że taka szczera modlitwa, czy to jest modlitwa, że tak powiem w cudzysłowie kościelna, czy jest to po prostu takie zawezwanie, tak, do siły wyższej, czy jakakolwiek inna formuła, no bo nie wiem, no Huna też na przykład, tak, mówi o modlitwie, gdzie tam się w jakiś właściwy sposób zawołuje te siły, ona ma faktycznie olbrzymią moc. Faktycznie. I ja o tym wiem, przekonałam się i uważam, że jeżeli chcemy cokolwiek osiągnąć, to też czasami wystarczy się o to, mówiąc tak ogólnie, pomodlić. Tak? Także to są też praktyki poniekąd magiczne, tak? Ale też jakby bliskie nam, bo musimy się poruszać też w rejonach, które są dla nas takie czytelne, tak? Zrozumiałe, bo dla niejednego na przykład skonstruowanie magicznej pieczęci, gdzie tam będą, nie wiem, jakieś imiona aniołów, notabene widziałam piękny talizman, naprawdę przecudny talizman aniołów, on się nazywa, już mówiłam tutaj Państwu, tam mało mam wiadomości na jego temat, ale jest przepiękny, jest prześliczny. To przy okazji, jak będę wiedziała coś więcej, to opowiem, ale muszę, nie mam na razie czasu, żeby poszło, bo to trzeba poszukać po prostu i dokładnie go jakby rozpracować i wtedy będę opowiadała, bo faktycznie robi olbrzymie i dobre wrażenie. Więc żeby nie bawić się w te konstrukcje jakichś dziwnych rzeczy niezrozumiałych dla nas, no to po prostu sięgajmy po rzeczy, które są zrozumiałe i czyjmy talizmany z takich przedmiotów, czy też z takich rzeczy, które jesteśmy w stanie, które są dla nas czytelne i siłą rzeczy są czytelne dla naszej podświadomości. Tak, bo myślę, że to jest kluczem do sukcesu, bo czy jeżeli ktoś na przykład no jest fascynatem run i bardzo wierzy w magię run i sobie zrobi rzeczywiście taki amulet runiczny i do niego przemawia, to rzeczywiście jest to dużo bardziej prawdopodobne, że ten amulet zadziała bardziej niż na przykład różowy kwarc, wisiorek z różowego kwarcu, bo ta osoba jest bardziej emocjonalnie, czy w jakiś sposób nordycka kultura jest bliska tej osobie i wówczas rzeczywiście bardziej może runy, a jeżeli ktoś w ogóle nie interesuje się tym i ta kultura jest dla niego zupełnie obca, to rzeczywiście najlepiej poszukać po prostu takich metod, które są nam dobrze znane, z którymi my się dobrze czujemy. I... No tak, to ten komunikat, który po prostu gdzieś tam do tej podświadomości dotrze, no bo to bywa różnie. Znaczy powiedzmy sobie jasno, że znaczy musimy rozdzielić te dwie rzeczy, że są, jakby, no, jeżeli chodzi o runy, czy inne jakieś tam, no mówiąc bardzo oględnie, zaklęcia, tak,
to wszystko działa tak czy inaczej. Tak, oczywiście. Niezależnie od tego. I niezależnie od tego, jak my to, czy to jest dla nas bardziej czytelne, czy mniej czytelne, to gdzieś tam wpływa i na naszą podświadomość, i na energię wokół nas. I jakby to jest, no jakby dzięki temu możemy się jakby prosić inne osoby o to, żeby nam konstruowały jakieś magiczne przedmioty, czy pomagały nam przy pomocy run, czy innych rzeczy. Natomiast jeżeli robimy coś sami zupełnie i faktycznie tu masz rację, jakby nie, no nie czujemy, że właśnie jakieś tam runy są dla nas niekoniecznie zrozumiałe do końca, no to wtedy róbmy to z takich rzeczy, które są czytelne. Czyli nawet jeżeli nam się ubzdura, że jakiś patyczek będzie dla nas niósł pozytywną energię, to wrzućmy sobie ten patyczek do jakiegoś woreczka. Tak, dokładnie. Nadajmy mu trochę tam, dajmy mu szansę trochę zadziałać. Podrzućmy jeszcze jakiś, prawda, koci pazur. Przepraszam, to żart. Przepraszam bardzo, no używało się różnych rzeczy w praktykach magicznych, prawda? Począwszy od żabich nóg, skończywszy na bardziej makabrycznych przedmiotach, powiedzmy. Także, no może bez makabrycznych rozwiązań, ale jednak możemy sobie konstruować, no właśnie, o, to już tutaj wpadłam na kolejną myśl. Mianowicie takie amulety czy talizmany, tak, w postaci właśnie takich woreczków, takich sakieweczek, do których się wrzuca różne takie przedmioty właśnie, do których się, powiem tak w cudzysłowie, przykleja intencje. Czyli tam może być i kamień, i może być ta inwokacja zapisana na jakimś karteczce, papirusie, prawda? Może być właśnie to przysłowiowe drewienko, może być jakiś, nie wiem, znak magiczny, jeśli ktoś ma zamiłowanie i są dla niego takie znaki czytelne, czy też po prostu na jakiś ogólnie, prawda, rozumiany i czytelny, no nie wiem, pentagram na przykład, czy jakiś inny, prawda, krzyż celtycki, czy coś, na co tam komu jest bliskie. I wtedy to wszystko pakujemy w jedną całość. No i to musi zadziałać. Musi. Znaczy można, to jest jakby jedno z wielu rozwiązań, tak? Czyli możecie Państwo także konstruować sobie tego rodzaju przedmioty magiczne, jeżeli jest tak, że nie czujecie, że jeden jest po prostu wystarczający, czy że nie możecie się zdecydować na przykład na coś, właśnie, prawda? Bo to często bywa, że człowiek się zastanawia, chciałby zrobić jak najlepszy amulet, no i tak się zastanawia, no czy lepiej ten nasz szczęśliwy patyczek, czy może A jak zrezygnuję kan... z tego, to tak. Może już mi będzie dzień mniej tego szczęścia, więc może jak jedno. No i tak. I popadamy w dylematy straszliwe. Masz rację, dokładnie. Dokładnie tak. I wówczas pakujemy wszystko do jednego woreczka i mamy taki jeden amulet, ale rzeczywiście wtedy on ma bardzo dużą moc. Tak. To jest prawda, dlatego że każdemu przedmiotowi z osobna nadajemy dajemy mu tą energię do życia i do działania, a już w całości, no to już powiedzmy sobie, w jakąś powiększoną siłą działa na nas i na ten nasz wszechświat. No właśnie, bo też pomyślałam sobie, że łatwiej jest taki skonstruować taki woreczek, no bo przecież no nie zawsze jest tak, że no nie zawsze nas stać na przykład na to, żeby pójść sobie zakupić biżuterię, no właśnie, prawda? A mały, drobny kamyczek w sklepie biżuteryjnym czy na jakiejś giełdzie kamieni, prawda, kosztuje grosiki. Jakiś tam kawałek srebra można uszczknąć z jakiejś starszej biżuterii, a działanie jest to samo. Oczywiście, że tak. Prawda? No właśnie. Nie musi to być zaraz wielki wisior, kosztowny, bo... Rzucający się, prawda, w oczy i uderzający po oczach otoczenie, także, prawda, także mogą to być naprawdę drobiazgi, bo to właściwie o to chodzi. Znaczy ja tak mówiłam, bo powiada się, że amulety, talizmany, że są to przedmioty takie, które powinny być w ukryciu, których nie powinno się nosić na wierzchu, tylko gdzieś tam przy skórze, przy ciele i tak dalej. No ale, drodzy Państwo, no są czasami przedmioty tak piękne, tak pięknie skonstruowane, zrobione, obmyślane. Ach, mamy gości. Mamy gości. Mamy goście, zobaczymy, czy goście... Zaraz Państwo zobaczycie, zobaczymy, czy goście nas zobaczą. Czy goście przyjdą. No chodźcie tu, goście, chodźcie. Nie maluch. Tak, widzicie Państwo, tu się bardzo... A, to nie widać ich, teraz będą widoczne. No już nie, uciekły. No właśnie, one się wyewakuowały chyba, na razie tutaj nie będą chciały. Tak, wracają do właściciela. Proszę Państwa, ja korzystając z chwili rozprężenia w tym naszym wywodzie, chciałam przypomnieć, że mamy wolną linię.
I czekamy, że możecie Państwo dzwonić. No my tu nie jesteśmy tylko i wyłącznie po to, żeby Państwu opowiadać, chociaż czynimy to z absolutną przyjemnością i staramy się jakoś tutaj zbierać takie informacje, które mogą być Państwu przydatne, ale także no, chcemy Państwu odpowiadać na pytania. I jest to program interaktywny, tak, gdzie Państwa obecność jest po prostu absolutnie niezbędna. Także jeśli komuś się przypomniało, że ma właśnie zapytanie do Ewy, czyli zapytanie związane z astrologią, gdzie chcielibyście Państwo podejrzeć swój horoskop, podpytać o jakieś dobre momenty w życiu, to zapraszam do telefonowania. Ja ze swojej strony odpowiadam na zapytania przy pomocy kart klasycznych i kart tarota. Ewa, możesz telefon przypomnieć. 708-588-444 to jest numer, który prowadzi do nas tutaj bezpośrednio na wizję, ale może Państwo krępujecie się rozmawiać przy całej Polsce i nie tylko, bo oglądają nas widzowie naprawdę w różnych częściach świata, to możecie skorzystać z telefonu 708-788-660. To jest numer, który prowadzi poza wizję, wówczas system telefoniczny połączy Państwa z losowo wybranym doradcą, który jest akurat dostępny, więc właśnie, jeżeli zastanawiacie się, czy wasz ukochany doradca jest teraz wolny i czy możecie z nim rozmawiać, to możecie zadzwonić pod numer telefonu z końcówką 660, wówczas połączycie się z tym doradcą, który po prostu akurat w tej chwili z nikim nie rozmawia. No właśnie, i czekamy na Państwa telefony. Przypominam, że ja potrzebuję nie tylko daty urodzenia, ale również godziny i miejsca. Natomiast jeżeli nie znacie Państwo swojej godziny urodzenia, to oczywiście taki horoskop również będę mogła wykonać. Niestety nie będzie on tak precyzyjny jak ten horoskop z godziną, dlatego że wielu elementów niestety nie będę znała, czyli nie będę mogła ich brać pod uwagę. Wówczas skupię się na interpretacji położenia planet w znakach i na aspektach pomiędzy planetami, bo to też dużo mówi i jeżeli chodzi o aspekty planet i tranzyty, wówczas program komputerowy pokaże listę tranzytów i nie będzie tutaj, myślę, większego problemu, no ale oczywiście nie wyłapie się tranzytów do ważnych punktów w horoskopie, jakim jest ascendent, descendent i oś medium celi i mum celi. Także jeżeli nie znacie swojej godziny, to oczywiście horoskop zrobimy, ale tak jak mówię, to już nie będzie taka pełna analiza. Natomiast jest pewien sposób, żeby poznać swoją godzinę urodzenia, można się zwrócić do Urzędu Stanu Cywilnego. No właśnie, chciałam się ciebie o to podpytać. Z prośbą o podanie tej godziny, ponieważ nie jest to informacja jakaś tajna czy zastrzeżona. Ona jest chyba w danych przesyłanych przez szpital w takiej karcie urodzenia, bo jeszcze oprócz aktu urodzenia tego kompletnego, tak, mamy coś takiego jak taką kartę urodzenia, którą przesyła szpital do Urzędu Stanu Cywilnego. Ja sama muszę to zrobić, powiem Ci szczerze, bo nie wiem, nie znam godziny swojego urodzenia. A, no widzisz. Tak. No, to i powiem Ci, że bo to już mam sygnały tutaj od Państwa, od widzów, że rzeczywiście bez problemu... Urzędy się przychylają. Tak, tak, nie ma trudności, tylko po prostu trzeba wiedzieć, ale też powiem Ci, że nie zawsze ta godzina jest wpisana. Nie zawsze, ale najczęściej. Najczęściej. Często jest, tak. Ale nie zawsze. No ale to, żeby sprawdzić, to trzeba pójść i się zapytać po prostu. Albo zadzwonić przynajmniej. I się dowiedzieć. Tak. Znaczy to wszystko, wiesz, to wszystko wymaga proceduralnych czynności różnego rodzaju, także trzeba złożyć wniosek o wydanie takiej informacji. Tak się domyślam, bo to wszystko w urzędach tą drogą się odbywa. Także myślę, że tak. Ale jest faktem, że można uzyskać. No dokładnie. Także czekamy na Państwa telefony. No i oczywiście przypominamy o naszych doradcach zalogowanych pod swoimi numerami dedykowanymi, którzy czekają teraz na Państwa telefony. Czeka w tej chwili wróżka Julia, która posługuje się wyrocznią I Ching, więc jeżeli i Państwo jesteście kulturowo związani właśnie z kulturą wschodu, to myślę, że konsultacja z Julią może przynieść bardzo pozytywne rezultaty. Tak, absolutna ciekawostka, prawda? Tak. W porównaniu z tym, co my praktykujemy, metoda. Bo teraz mamy oczywiście tak jakoś nam się te tendencje takie pojawiają dominujące w ezoteryce, czyli tak wypłynął bardzo tarot, bardzo wypłynęły runy. Trochę się w cień schowały różne praktyki, które dają bardzo wymierne efekty. Ja wiem, że I Ching daje tylko umiejętnie zinterpretowane. Tak, no to jest jakby tutaj sztuka olbrzymia, dosyć. Bo tu trzeba mieć intuicję na granicy jasnowidzenia bez mała. I plus jeszcze te merytoryczne ogarnięcie tych wszystkich zakamarków różnych, tak? Tych informacji. Nuansów.
Dokładnie, ale można się dowiedzieć bardzo, bardzo ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim chyba wydaje mi się, że Qing podsuwa bardzo, bardzo istotne wskazówki. Myślę, takie bardzo konkretne, tyle tylko, że właśnie potrzebna tu jest osoba, która umie bardzo dobrze to interpretować. No tak, to trzeba mieć wiedzę. No także, no widzicie Państwo, mamy także takiego specjalistę w swoich zasobach. Mamy tu rzeczywiście bardzo szeroki wachlarz. Tak jest. Ja jeszcze wspomnę jeszcze, że Joasia jest do dyspozycji Państwa i jeżeli chodzi o nią, to pamiętajcie Państwo, że jest to nasza lokalna czarownica, która odczynia przecudne rytuały dla Państwa. Znaczy, jak ona powiada, robi je dla siebie, a Państwa przykleja sobie przy okazji, ale chodzi o to, że możecie Państwo skorzystać i w momencie, kiedy Joasia jest do dyspozycji, to możecie Państwo uzyskać informacje, bo z tego, co ja kojarzę, to jakieś chodzi o odcięcia, tak, karmiczne w tej chwili, jeżeli chodzi o bieżące rytuały. I w związku z tym możecie Państwo, telefonując do niej, podpytać się, co tam macie do uporządkowania, jeżeli chodzi o te karmiczne sprawy i zapisać się na rytuał po prostu. Także to tak gwoli przypomnienia podpowiadam, że jest to możliwe i podpowiadam, że nadal linia jest wolna i że nadal oczekujemy na telefon od Państwa. No właśnie, jeżeli chodzi o odcinanie się i o odchudzanie, to jest teraz w miarę dobry moment, dlatego że księżyca ubywa. A w momencie, kiedy księżyca ubywa, to rzeczywiście i nam troszkę ubywa kilogramów. Oczywiście. Właśnie, ale to się tak, te fazy księżyca się zmieniają dosyć dynamicznie. I teraz gdybyśmy się tak tylko do tego dostosowali, to by w życiu byśmy nie schudły. Tak, ale dobrze jest zacząć. Dobrze jest zacząć. A później cała sztuka polega na tym, czy wytrzymamy, czy nie wytrzymamy. Tak. Ale dobrze, no dobrze wiedzieć, tak? No, ale także, no właśnie, także dobry czas na różnego rodzaju rytuały związane z odcinaniem się. Tak. I tutaj nawet pojawiła się w ciągu ostatnich lat, pojawiła się specjalna świeca. Zauważyłaś? Mhm. W sklepach ezoterycznych. Taka z czaszką. Takie, nie, ja widziałam takie nożyce. A, nożyce, tak. Widziałaś, tak? Tak, no tak, właśnie. Czarne w dodatku. Tak, i to jest już, żeby się nie bawić w jakieś tam konstruowanie dodatkowych, dodatkowych, nie wiem, jakichś tam elementów, czynności. To wystarczy taką świecę i intencję i już. I działa. Mhm. Ciekawie, że teraz, prawda, uwspółcześnia nam się ta magia bardzo, drodzy Państwo, po prostu. To jest też ciekawe zjawisko, no, ale prawda? Ale myślę, bardzo pozytywne. Jasne, że tak, bo to jakby daje większą dostępność i pozwala wiele rzeczy jakby zrozumieć, przyjąć do siebie, tak? No bo najbardziej człowiek się obawia tego, czego nie rozumie. Mhm. A w momencie, kiedy ma pewne rzeczy tak troszeczkę w taki prostszy sposób podane, prawda? I trochę tak łatwiejsze do ogarnięcia, no to siłą rzeczy one się stają takie bardziej, chyba wydaje mi się, zrozumiałe, bezpieczne. Mhm. Bardziej, tak? No, zwłaszcza, właśnie, że... nie musimy tutaj, prawda, szukać wszechpotężnego maga, który nam taki rytuał zrobi. Możemy zrobić go samemu. Tak, tak, możemy. Oczywiście, no przygotujmy się w taki sposób, żeby sobie nie zrobić krzywdy, no bo to jest jakby zasadnicze, tak? Tak jak my się kierujemy zasadą, żeby nie szkodzić Państwu przede wszystkim, tak wszelkie działania magiczne muszą być w taki sposób organizowane, żeby były bezpieczne, czyli nie robimy nic ponad to, co jest dopuszczalne do zrobienia. Jeżeli mówimy, że Państwo jesteście w stanie sobie odciąć jakąś energię właśnie posługując się na przykład taką świecą specjalnie do tego skonstruowaną, to niech Wasze działanie się ograniczy do tego, żeby tą świecę zapalić z właściwą intencją i koniec. I niech to nie będzie dalej już grzebanie i zabawa w jakąś wielką magię, bo można popełnić błąd. Tutaj trzeba po prostu trochę praktyki, no i troszeczkę wiedzy, tak? Tutaj jest to też taka dziedzina, no, bardzo szeroka. Te praktyki magiczne bardzo różnorakie, tak? I wiadomo, że magię dzielimy na czarną i na białą, tak jak wszystko na świecie. I teraz sprawa polega na tym, żeby w żaden sposób nie poruszać negatywnych energii. To jest tak, zasadnicze. Dlatego, że później ta energia uderzy w nas. Tak. Tak, dokładnie. No to chociażby dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy się wystrzegać tego, żeby jednak nie przekraczać pewnych granic. Ale też wydaje mi się, że w ogóle to jest człowiekowi niepotrzebne. No być może są jakieś osoby, które tam mają jakieś zacięcie do tego, żeby jakąś pomstę, prawda, wnosić czy inne rzeczy, no ale jakby powiedzmy sobie, że my tutaj nie hołdujemy takim historiom i nie będziemy jakoś szczególnie tutaj Państwu, prawda, podpowiadać, bo to jakby nie o to chodzi. Nikt tu nie ma takiego zamysłu. Jeżeli będziemy cokolwiek przybliżać, to będziemy przybliżać właśnie takie bezpieczne poruszanie się po tych magicznych strefach w taki sposób, żebyście Państwo mogli sobie pomóc.
pomagać, a w żaden sposób na pewno sobie nie zaszkodzili. O, i tutaj w naszym zespole są na pewno takie osoby i tacy specjaliści, którzy zawsze doradzą, zawsze podpowiedzą, zawsze podtrzymają za rękę, jeżeli trzeba będzie coś tak. dopomóc. Także zawsze Państwo się, no po prostu nas pytajcie, czy możecie jakąś czynność taką magiczną uczynić, na ile ona jest bezpieczna, w jakim momencie właśnie to robić, czy tutaj Ewa astrologicznie jest w stanie podpowiedzieć, czy to ma być w nowiu, czy to ma być w pełni i tak dalej, jakie kolory świec, bo to też jest istotne, tak, jest jakie ważne. Przedmioty ewentualnie użyć, czy magiczny dzwonek, czy jakiś inny magiczny czy przedmiot, czy kadzidło dokładnie, które jest, no właśnie. No właśnie, a propos, no bo przecież my możemy sobie, to już też tutaj było poruszane ten temat przeze mnie, ale wydaje mi się, że to też jest takie istotne, żebyśmy sobie oczyszczali przestrzeń życiową. Mm. No bo to, że my sobie chcemy programować jakoś ten nasz świat, to jest absolutnie naturalne. No każdy chce sobie zrobić lepiej. To jest normalne i każdy czegoś pragnie, każdy czegoś dąży, każdy ma jakieś punkty, do których chciałby dobrnąć szczęśliwie w życiu. Natomiast dobrze jest też dbać o taką czystość w naszych domach, mm-hmm. prawda? Gdzieś w miejscu pracy, w miejscach, w których przebywamy jakoś więcej. No i właśnie, możemy co? Możemy okazać przestrzeń naszą. Tak, no przede wszystkim białą szałwią, bo myślę, że bardzo popularna ostatnia rzecz. W Polsce jest to najbardziej dostępne. Ja z kolei w Meksyku spotkałam się z tym, że oczyszcza się przede wszystkim kopalem. To jest taki specjalny rodzaj drewna, właściwie używany przez tamtejszych szamanów. Mm-hmm. Bardzo, bardzo mocno oczyszczające to jest. Mm-hmm. Ma niezwykle mocny zapach, też nie każdemu to odpowiada, bo kiedyś oczyszczałam koleżankę i koleżanka stwierdziła, że to pachnie jak płonące opony, więc... No ja bym aż tego tak nie określiła. Ale na pewno są osoby, które może to nie odpowiadać, tak, i które tak. mogą tutaj mieć jakiś problem. Ale ja myślę, że tutaj u nas można używać białej szałwi, bardzo też mocno działającej. Mhm. I dobrze jest sobie od czasu do czasu właśnie oczyścić nasze mieszkanie, nasz dom, zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy, że coś się dzieje niedobrego, prawda? Jeżeli... No tak, bo to się tak trochę pod skórą czuje, że tak. coś tam się zebrało, że coś, jakiś mamy dyskomfort, coś tam nam przeszkadza, w nocy budzi jakiś niepokój, prawda? No to wtedy co? No to wtedy kupujemy właśnie szałwie. Czy są mieszanki takie do okadzania, mhm. wydaje mi się, możliwe do zakupienia w sklepach ezoterycznych i one tam są przypisane jakby konkretnym działaniom i tak dalej. Więc ewentualnie tego typu rzeczy. No i tutaj też nie trzeba jakiejś wielkiej, wielkiej wiedzy, żeby taką czynność przeprowadzić, tak? No bo co? No oczywiście jak zwykle wypowiadamy intencje, no bo to jest tak, zasadnicza to kwestia. Jest trzeba powiedzieć, o co chodzi. Jak w każdej magii. No i przechadzamy się po tym naszym mieszkaniu z tym kadzidłem, okazując co się da i jak się da, włącznie ze zwierzętami domowymi. Tak. Niech one też mają trochę z tego oczyszczenia. Także wydaje się, że na pewno warto spróbować i wydaje mi się, że warto Państwu polecić po prostu taki rodzaj profilaktyki, żebyście Państwo sobie spróbowali, prawda? Tak. Żeby sobie kupić takie kadzidła, okadzić, a to zaraz wrócimy, mamy połączenie. Witamy, halo, witamy. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam pytanie do Pani Ewy. Tak. Panie, bo mogłaby Pani zerknąć w horoskop taki nasz wspólny, bym podała daty. 23.3.52. Tak. I 3.6.56. Halo, jest Pani? Halo? O, chyba się Pani rozłączyła. Uciekło nam połączenie. A, dobrze. No, ale to wiemy, że Pani chciała porównawczy. Porównawczy. Mhm. A czy mogłabyś jakoś w kartach... No ja podejrzę, zobaczę. Tak, nie wiem za bardzo, co też Pani chciała no właśnie. Dokładnie zobaczyć. No bo porównawczy, ale może karty pokażą właśnie, w czym taki problem. Zobaczymy. Zobaczymy. Nawet nie wiemy, jak Pani ma na imię. I teraz nie wiemy nawet, czyja data jest która. Mam nadzieję, otóż, no właśnie, to jest problematyczne teraz, no w każdym razie dla Ciebie. No ale dobrze, no po prostu musisz sprawdzić, tak, jak one na siebie pisze, działają. Tak, to... i właściwie chyba, że Pani zadzwoni jeszcze raz, może się uda i wtedy byłoby wiadomo. No zobaczmy, co to za historia tutaj.
Nie, tu problematycznie trochę pan wychodzi. Wydaje mi się, że pani to jest 23.3, a pan jest 3.6, ale to nie byłabym tutaj... Czekaj, powiem się coś tutaj, 2, 4, 6, to będzie 8. Czy ja bym powiedziała, że jest takie duże napięcie tutaj i przede wszystkim to napięcie, czyli rozumiem, że coś, że przydarzyło się coś, co zadziałało w taki sposób państwa jakby stawiający w sumie przeciwko sobie, no, że tak powiem plecami do siebie, na ten moment w każdym razie, tak mi to tutaj wychodzi. Pojawia się karta takiego bardzo, nie wiem, albo trudnego kontaktu, albo ograniczonego mocno kontaktu, czyli tak jakby problematycznie, ale wiesz, wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo, bardzo przejściowa i że tutaj na pewno zbliża się taki moment, nie wiem, przetarcia, przejaśnienia i jakby możliwości jakiegoś lepszego dialogu, lepszego kontaktu, pod warunkiem, że będą w jakiś sposób, nie wiem, osoby trzecie odseparowane, odcięte od tej historii. Tak mi się tutaj ten wpływ osób jakby trzecich czy osób z zewnątrz zaznacza troszeczkę negatywnie. I tutaj karty pokazują, że może być taki czas zawieszenia między tymi ludźmi, tak? Czyli możemy mówić, no nie wiem, no powiedziałabym o separacji, natomiast no nie mam pewności, bo ja nie wiem, czy to są ludzie, których łączy... Na pewno dużo ich łączy. No dużo łączy, ale nie wiemy, czy formalnie, czy nieformalnie, dokładnie. Znaczy mnie tutaj no, karty pokazały moment takiego odseparowania, zawieszenia, zatrzymania, ale tak jakby z tendencją do wychodzenia tego w dalszej, do wychodzenia z tego w dalszej perspektywie czasu. Czyli tak jakby miało się to szansę jakoś tak jakby ta burza miała przejść i później miałoby się to wszystko ułożyć jakoś bardziej harmonijnie. No nie wiem, za mało mam trochę informacji, bo no nie tak. Wiem, jaki mam punkt wyjścia dokładnie, tak, na tą historię. Natomiast co mi się tutaj zaznacza, to rzeczywiście państwo są bardzo silnie ze sobą związani. I to bardzo. Dlatego, że tam, gdzie jedna osoba ma słońce, tam druga osoba najprawdopodobniej ma księżyc. Oczywiście nie znamy godzin, więc może się zdarzyć, że ten księżyc jest troszkę dalej. Może być tak, że ten księżyc jest tutaj nawet w znaku ryb jeszcze. Ale jeżeli to rzeczywiście są osoby bliskie sobie, to możliwe, że tak to właśnie jest, że ten księżyc jest tam, gdzie druga osoba ma słońce. I to jest takie klasyczne dopasowanie. Wtedy rzeczywiście te osoby mają takie porozumienie, takie duchowe. To nie jest tylko takie przyciąganie fizyczne, również takie porozumienie duchowe, bardzo głębokie. Natomiast co my tu jeszcze mamy? Tam, gdzie jedna osoba ma księżyc, z tym, że też tutaj musimy wziąć poprawkę na to, że być może ten księżyc jest troszkę w innym miejscu, ale druga osoba ma Marsa. I to o tym mówi, że jest to z kolei bardziej takie dopasowanie, można by powiedzieć, fizyczne, ale tutaj może dochodzić do różnego rodzaju kłótni i konfliktów. Czy troszkę wybuchowa relacja. Niemniej jednak bardzo silna i bardzo, bardzo dobra. Cóż tutaj takiego jeszcze mamy? Tam, gdzie... A co w tym punkcie teraz obecnie, co tam się może dziać? Tak, teraz zobaczymy tam właśnie. Bo tutaj karty tak wyszły. Bo tu jeszcze tam, gdzie jedna osoba ma Urana, druga ma Wenus, czyli też bardzo mocny to jest układ, ale jedna na drugą zawsze będzie tak działała, z jednej strony bardzo ożywczo i kreatywnie, ale z drugiej będzie zachęcała do przekraczania własnych barier, własnych granic. To różnie może wyglądać, prawda? Tak jakby jedna osoba zachęcała do eksperymentów, które druga strona może niekoniecznie akceptować, bo one się mogą wydać po prostu przekraczać pewne bariery psychiczne, więc może tu dochodzić do takiego dyskomfortu. Ale może być tak, że właśnie te eksperymenty doprowadzą do takiego dużego przełomu w psychice jednej z tych osób. Ja jeszcze tutaj zrobię horoskop kontaktowy i zobaczymy wtedy, co tu się dzieje i może się okaże, o co właściwie tutaj, jakie było pytanie. Na pewno osoby się kochają, bo to widać, dlatego że mamy tutaj właśnie słońce mocne, prawda, z mocną Wenus w byku, prawda, czyli jest miłość, jest porozumienie i teraz to jest taki układ, że te osoby zawsze będą ze sobą, nawet jeżeli się pokłócą, nawet jeżeli coś będzie między nimi nie tak, to te osoby i tak w pewnym okresie
Po pewnym okresie takiego kryzysu, czy w momencie, kiedy ten kontakt się zerwie, po jakimś czasie ten kontakt wróci, dlatego że te osoby na długą, w dłuższej perspektywie nie potrafią się na siebie gniewać. Tutaj mamy jeszcze opozycję Saturna do tej Wenus. To nie jest dobrze, dlatego że to może mówić o tym, że są jakieś obiektywne przeszkody, które sprawiają, że trudno jest być razem. I to jest taki układ, że osobno nie da się żyć, ale razem też może być troszkę trudniej. I właśnie tutaj możliwe jest to, że w ten układ, w ten związek wtrącają się osoby trzecie, które tę relację nieco zakłócają. I ja może jeszcze zrobię do tego tranzyty. I tranzyty powinny pokazać, co tu się będzie działo w tej relacji. No rzeczywiście tak, tutaj jest bardzo silny wpływ Saturna, zwłaszcza w czerwcu, co też może pokazywać, że rzeczywiście ta relacja przejdzie bardzo głęboką transformację. Czyli tak jak jest do tej pory, już nie będzie mogło być. Tutaj trzeba będzie się zastanowić, jak dalej ta relacja będzie wyglądała. Więc jeżeli jest to związek nieformalny, to całkiem możliwe, że Państwo może zaczniecie się zastanawiać, czy nie warto byłoby wziąć na przykład ślubu, albo może razem zamieszkać, ale jeżeli jesteście już małżeństwem, to być może pewne tutaj sytuacje między Wami były troszkę trudne i jest to czas, kiedy rzeczywiście trzeba sobie wszystko dokładnie wyjaśnić, porozmawiać ze sobą i określić, jakie jest stanowisko jednej osoby i jakie jest stanowisko drugiej. Cóż ja takiego jeszcze widzę? Rzeczywiście ten kryzys w tym związku będzie się jeszcze utrzymywał przez kilka najbliższych miesięcy. Takim trudnym momentem, przede wszystkim to będzie wrzesień tego roku. I trzeba tutaj wykazać się dużą cierpliwością w stosunku właśnie do partnera, żeby w ogóle ten związek przetrwał, bo może być właśnie tutaj taka sytuacja, że być może już tych pretensji wzajemnych czy takich niedomówień będzie za dużo. Także trzeba tutaj dużo spokoju, dużo takiej wewnętrznej mądrości i dojrzałości i jest rzeczywiście możliwość, że ten związek uda się tutaj uratować i to przetrwa. Natomiast w październiku tutaj może być problem z wzajemnym porozumiewaniem się, z komunikacją. Tutaj mogą być takie tak zwane ciche dni, nie będziecie się Państwo do siebie odzywać. Natomiast zobaczmy, kiedy ta sytuacja się poprawi i jest szansa w przyszłym roku i rzeczywiście takim lepszym okresem dla tej relacji to będzie przede wszystkim sierpień 2014 roku. Wówczas Państwo będziecie znowu mogli spokojnie rozmawiać, wyjaśnicie sobie wszystkie wzajemne pretensje, niedomówienia i rzeczywiście jest duża szansa, że w sierpniu ta relacja wróci i będzie jeszcze wszystko dobrze. Natomiast zanim do tego dojdzie, rzeczywiście tutaj trzeba będzie przede wszystkim przedyskutować to, co obojgu Wam leży na sercu. Tak bym tutaj to ujęła. No właśnie, drodzy Państwo, przypominam, że cały czas czekamy na Państwa telefony pod numerem 708-588-444. Lili Aury akurat wyszła na przerwę, ale za chwilkę wróci, więc jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z porady astrologicznej, czy to z kart tarota, czy kart klasycznych, to serdecznie zapraszamy. Natomiast jeżeli krępujecie się rozmawiać o swoich sprawach tutaj na wizji, to przypominam o numerze telefonu 708-788-660. To jest numer, który prowadzi poza wizję. Dzwoniąc pod ten numer, zostaniecie Państwo połączeni z losowo wybranym, dostępnym doradcą, z którym będziecie mogli porozmawiać tak długo, jak chcecie i poruszyć najróżniejsze tematy, porozmawiać o Waszych problemach, bolączkach i kto wie, może właśnie ten losowo wybrany doradca będzie najlepiej wiedział, jak Państwu doradzić i jakie zastosować rozwiązanie dla Waszych kłopotów. Ja może jeszcze powiem parę słów odnośnie tego, co mamy dzisiaj na niebie.
I rzeczywiście trzeba przyznać, że osoby urodzone pod koniec znaku bliźniąt no, mają teraz bardzo dobry czas, dlatego że aż trzy planety, właściwie cztery, przebywają w znaku bliźniąt. No, najważniejsze jest to, że Jowisz i Wenus, dwa benefiki, znajdują się właśnie tutaj w trzecim dekanacie znaku bliźniąt, co też mówi o tym, że właśnie bliźnięta, ale również i strzelce i znaki powietrzne, czyli wagi i wodniki właśnie z tego trzeciego dekanatu czeka teraz dużo ułatwień w życiu, duże powodzenie. Także jeżeli macie jakieś kłopoty i nie bardzo wiecie, jak z nich wybrnąć, los za Was te problemy rozwiąże i tutaj bardzo pozytywnie się to wszystko poukłada. Ale mamy kolejny telefon. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, Pani Ewo. Ja dzwoniłam przed chwilą, datę urodzenia podałam. No właśnie. I nas rozłączyło. A pytanie moje było takie, my jesteśmy małżeństwem. Mhm. I stoimy przed takim dylematem, bo chcemy zmienić miejsce na mieszkania. Aha. I czy to będzie dla nas korzystny czas? Mhm. Jutro konkretnie mamy jechać, rozmawiać na temat właśnie, bo sobie dom upatrzyliśmy. I pod tym kątem chciałam Panią spytać, dobrze. Czy to jest dobry czas, czy to jest dobry dom, czy nie popełnimy błędu. Mhm. Ja zobaczę, jakie są tutaj... A nie zna Pani swojej godziny urodzenia? Godziny urodzenia? Tak. To znaczy się data 3/6/56 to jest moja. Aha, to pani. Mhm. Moje imię tak. Tak, to jest moja. A ta druga data jest męża. Mhm. Bo dlaczego pytam o godzinę? Dlatego, że jeżeli chodzi właśnie o nieruchomość, to tutaj bardzo trzeba patrzeć na tranzyty do księżyca, a pozycję księżyca ustalamy po godzinie urodzenia. Dlatego to jest tak ważne. To znaczy z tego co wiem, to chyba to była godzina 6 rano, ewentualnie okolice 6 Dobrze. Godziny rano. Rano w każdym razie. Dobrze, to ja... Męża nie wiem. To ja zobaczę, jak to... Aha, u pani, czyli to jest ten horoskop 3 czerwiec. I sobie tutaj zmienię godzinę. A poda pani jeszcze miejsce urodzenia, bo już to ma znaczenie w tej chwili. W ogóle to nie wiem, bo to jest malutka miejscowość. To jakieś większe miasto w okolicy może być. Łódź. O, dobrze. Bo im bardziej tu precyzyjnie podamy, tym rzeczywiście będzie lepiej tutaj można to sprecyzować. I zobaczymy po tranzytach, kiedy tutaj będzie lepszy okres. Wie pani co, nie wiem, czy pani czy jest możliwe, żebyście tę nieruchomość tutaj dokonali tej transakcji jeszcze w czerwcu tego roku? Tak, jak najbardziej. To dobrze. Właśnie jutro jedziemy i będziemy rozmawiać. Tylko chciałam się spytać, czy to jest dobre dla nas, że się w tej chwili chcemy przemieścić, że chcemy no, na stare lata jakby kupić sobie coś. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej jest to bardzo dobry moment, właśnie czerwiec tego roku. Także proszę działać, dlatego że rzeczywiście to będzie dla Państwa korzystne, jak najbardziej tak. Z tym, że co mi się tutaj jeszcze u Pani pokazuje, proszę też zwrócić uwagę na finanse w drugiej połowie września, bo rzeczywiście wydatek na tę nieruchomość może, no na pewno nadszarpnie Pani budżet, to się też pokazuje. No tak, zdaję sobie z tego sprawę. Ale widzę, że będzie Pani bardzo zadowolona z tej przeprowadzki. Wprawdzie będzie mniej pieniążków, ale za to będzie bardzo duża satysfakcja i zadowolenie. Także proszę działać, bo to jest naprawdę dobry moment. Tak. Pani Ewoniu, a ja kiedyś tam dzwoniłam, Pani coś mi wspomniała o 2014 roku, że nie wiem, nie zrozumiałam, czy ktoś się będziemy wyprowadzać z tego miejsca, czy coś tam się zadzieje w tym 2014. Bo to jeszcze tak patrzę, że gdyby właśnie Pani nie załatwiła tej transakcji teraz, to kolejnym takim dobrym terminem do tego to jest lipiec 2014, więc albo teraz w czerwcu, albo się wstrzymać właśnie do lipca. Dlatego, że wówczas będzie znowu kolejny korzystny tranzyt Jowisza do Księżyca, który mówi o tym, że rzeczywiście ta transakcja będzie udana. Mhm. Ale tak nie doradzi Pani, czy wziąć to teraz, czy lepiej poczekać? Lepiej teraz. Jeżeli już ma Pani już konkretną nieruchomość upatrzoną, to rzeczywiście lepiej teraz, tak.
bo w ogóle ma Pani teraz i w sierpniu również, będzie bardzo dobry okres przed Panią, dobry na miłość, więc jak się Państwo tam przeprowadzicie, to rzeczywiście będą dobre relacje między Państwem. Natomiast widzę, że na jesieni tutaj może być problem. W sensie takim, że rzeczywiście, tak jak pokazał ten horoskop kontaktowy, po prostu trudniej będzie Wam się dogadać, trudniej porozumieć i tutaj też widać u Pani w tranzytach jakiś taki kryzys w związku, ale tak jak mówiłam, to potrwa tak około półtora roku, później wszystko wróci do normy. Także po tej przeprowadzce pierwsze miesiące będą bardzo dobre, natomiast na jesieni tutaj może być takie osłabienie tej relacji, waszego związku. Ale proszę też za bardzo się tym nie przejmować, dlatego że po prostu przeczekać ten moment, bo miłość jeszcze wróci do tego związku. Trzeba będzie właśnie, tak jak mówiłam, dużo rozmów, takich otwartych, szczerych, żeby to rzeczywiście sobie wszystkie tutaj takie niejasności powyjaśniać. Coś jeszcze miałam spytać i mi uleciało. A zobaczę, co tam uleciało. U męża, jak u niego to się pokazuje. No właśnie. A czy on dużo podróżuje, bo tak mi tu horoskop wskazuje? No mój mąż jest kierowcą. A no właśnie. A to już teraz jest sprawa nieco bardziej jasna, bo być może po tej przeprowadzce on po prostu będzie dużo pracował i stąd to oddalenie i stąd te ciche dni, dlatego że Państwo będziecie fizycznie od siebie oddaleni, więc może to o to chodzi i może to wcale nie to będzie... Znaczy, no nie, chyba nie, bo w tej chwili, bo jeżeli się przeprowadzimy i to będzie odległość o 140 km, mhm. to najprawdopodobniej mój mąż nie będzie wtedy pracował. Aha. Czyli jednak tutaj będzie po prostu jakiś taki, no trzeba będzie przetrwać taki no kryzys, chwilowy kryzys w tym związku. Proszę, tak jak mówię, nie przejmować się tym, bo taki jest układ planet, nie ma Pani na to wpływu. Natomiast tak, u niego faktycznie też się zaznacza taki kryzys w miłości i również na jesieni, więc to się potwierdza. On rzeczywiście po tej przeprowadzce nabierze takiej radości, i stwierdzi, że wreszcie jest w takim upragnionym miejscu, nareszcie będzie mógł robić to, co chce. Także możliwe, że faktycznie zmieni tutaj tryb życia, ale mimo wszystko u niego mi się tutaj na przełomie listopada i grudnia 2013 zaznacza jakaś podróż. Może nie będzie to podróż służbowa i w październiku również. Może to będzie będą to jakieś takie podróże, po prostu wyjazdy rekreacyjne. Może na tej... Z tego co wiem, to w sierpniu wyjeżdżamy. Zaraz zobaczymy, czy tutaj co tutaj jest na sierpień. Oczywiście może być. Ja nie widzę tutaj żadnych takich negatywnych tranzytów w sierpniu. Wręcz widzę, nawet będzie więcej pieniążków w sierpniu. I w ogóle ten sierpień, bo i też i w Pani horoskopie, bardzo pozytywnie się zaznacza. Więc jeżeli razem wyjedziecie Państwo, to rzeczywiście te wakacje, to lato będzie bardzo dobre. Natomiast relacje między Państwem popsują się niestety na jesieni, bo tu też i w jego horoskopie jest widoczne. Trudno, nie ma Pani na to wpływu, także proszę spokojnie to przetrwać. Miałam jeszcze o coś spytać, ale już po prostu jakoś tak mi wyleciało, także dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jak się przypomni, to oczywiście zapraszam. I oczywiście czekamy na Państwa telefony 708-588-444. No właśnie, dobrze, że tutaj Pani się dodzwoniła i wyjaśniło się, cóż takiego Pani miała na myśli, także już teraz wiemy, czyja jest data Pani, a czyja jest męża. No właśnie, tak czasami jest, drodzy Państwo, że planety zapowiadają nam kryzys w naszym związku i... No oczywiście nie jest to dobra informacja i nie chcielibyśmy, prawda, takiego kryzysu przeżywać. No właśnie już tutaj mówię Państwu, że wszystko się wyjaśniło. No właśnie, ja nie wiem, czy ja jestem już słyszalna. Powiem szczerze, tak mi się wydaje, jestem. No dobrze, to bardzo się cieszę. No właśnie, to wyjaśnij może, znaczy wyjaśnij mi, to przybliż mi, co tam się, co tutaj zagrało dokładnie. O co tu chodziło w tej całej historii? W historii chodzi o to, że Państwo oboje, Pani jest 3 czerwca jednak, a mąż jest 23 marca. Wiesz, to powiem Ci tak w ogóle ciekawostki, że mój mąż też jest 23. Tak? No proszę. Dlatego tak, wiesz, powiem Ci, że tak czułam w kościach, że to może być jednak tak, mężczyzna. Tak, jednak mężczyzna. Mhm. No ale dobrze. I tutaj Państwo przeprowadzają się. Aha. I Pani pyta, czy to jest dobry okres na przeprowadzkę.
Ale to czemu to tak nerwowo strasznie? No właśnie, wyszło? Ale to widocznie przeprowadzka będzie nerwowa. Może tak. Mnie się no bo tutaj jeszcze niestety karty pokazały takie załamanie trochę w perspektywie. Aha, no czyli coś tam się, coś tu jednak na rzeczy. Tylko, że może niekoniecznie o ten problem pani chciała zapytać. Karty wyrzuciły mi po prostu kwestię jakiegoś problematycznego okresu w związku. I dlatego ja tak się tutaj przez chwilę niepewnie poczułam, bo nie wiedziałam, czy ja mówię po prostu do rzeczy, czy poruszamy jakieś historie, które w ogóle na dzień dzisiejszy nie powinno się... Znaczy, no jeżeli coś tam trudnego się zbliża, to warto poruszyć i mimo wszystko warto uwrażliwić, tak? To ja tak sobie myślę, że jeżeli my Państwo tam na coś zwrócimy uwagę, to może później łatwiej się z tym skonfrontować. No właśnie, bo czasami układ planet nam szykuje takie niespodzianki, których naprawdę byśmy w swoim życiu nie chcieli, nie życzymy ich sobie. Nie mamy na to wpływu. Trzeba to przetrwać i myślę nabrać dystansu i mam nadzieję, że jak już Państwo oboje tutaj wiedzą, że faktycznie na jesieni, no tak jak tutaj u Ciebie wyszło, prawda, jakiś problem będzie, tu mi też pokazało w tranzytach i u Pani, i u Pana, i w tym wspólnym horoskopie, że będzie jakiś problem w tym związku. Coś tam się zbiega, jakaś bomba tutaj musi niestety się tak, no ale trzeba to przetrwać, ale ja mam nadzieję, że skoro Pani już o tym wie, to może łatwiej będzie jej to przetrwać. Tak, no bo to zawsze tak, ja wychodzę z takiego założenia, że oczywiście tak nie należy nigdy Państwa straszyć, bo to no też nie o to chodzi, dlatego ja tutaj tak ubolewałam nad tym, że ja nie mam, że tak powiem, Pani na podsłuchu, bo nie jestem, tak, bo nie chcę jakby podawać informacji, które nie powinny, no które mogą Panią jakoś zaniepokoić niepotrzebnie na ten moment, tak, ale z drugiej strony dobrze jest, kiedy mamy świadomość pewnych rzeczy, bo jak one już następują, to my podchodzimy z takim większym luzem, tak, no miało być, dobra, no coś się dzieje, okej, to ja sobie przeczekam, przebrnę, to nie jest koniec świata, tylko otóż to jest sytuacja, na którą ktoś mnie gdzieś kiedyś troszkę przygotował i ja wiem, że to nie skutkuje żadnym załamaniem się mojego życia, prawda, tylko po prostu mam do czynienia z zawirowaniem i z jakimś przejściowym problemem, także no, także z tej strony warto takie trudne tematy też podejmować. No właśnie, a jeszcze tak wracając do amuletów, to muszę Ci powiedzieć, że doskonale działają amulety. No. Właściwie to mogą być absolutnie zwykłe przedmioty, które przywieziemy sobie z zagranicy. I tutaj tak, horoskop bardzo dokładnie pokaże, które miejsca na świecie są dla nas korzystne, a które nie. I załóżmy, jeżeli ktoś urodzeniowo, tak jak ja, ma Saturna na osi kariery, tutaj, na Polskę i rzeczywiście moja kariera nie będzie się rozwijać, muszę włożyć w to dużo, dużo pracy. Czy jesteś potencjalną emigrantką? No tak, no 8 lat mieszkałam za granicą, to tak to właśnie działa. Natomiast jeżeli rzeczywiście tutaj jest mi trudno, to wiedząc o tym, jakie są dla mnie korzystne miejsca na Ziemi, to ja po prostu mogę sobie kupić takie przedmioty i tych przedmiotów używać jako moje talizmany właśnie, w tej dziedzinie, w której chcę osiągnąć sukces. Ja rozumiem, do czego ty zmierzasz. Czyli to tak, jakbyśmy sobie zapożyczyli energię z danego miejsca. Tak, tylko i ona trzeba ma właśnie zadziałać. Wiedzieć, które miejsca są korzystne, a które nie, bo nie daj Boże, wyjedziemy akurat do takiego kraju, gdzie rzeczywiście mamy Saturna w ważnych miejscach naszego horoskopu i stamtąd sobie coś przywieziemy, no to mamy okaże problem. Okaże się, że tutaj żeśmy zadziałali nie tak, jak potrzeba. Tak. Czyli właściwie warto też, jeżeli taki pomysł się Państwu przydarzy... Ale to działa, przydarzy, bo ja to przeżyłam i przetestowałam na własnej skórze. To ja muszę sprawdzić, które są dla mnie dobre miejsca. Urodzenia, bo no to właśnie, sprawdzę godzinę, żeby tutaj się, żeby mogła w ogóle, bo tak, przyznam szczerze, że nigdy nie miałam takiego pełnowartościowego horoskopu uczynionego, właśnie przez to, że nie mogę dojść do tego urzędu i tej godziny uzyskać. No. Także myślę sobie, że bez wątpienia będę chciała taką informację odzyskać. Jak już się dowiesz, ja do to ciebie zapraszam. Przyjdę, oczywiście, że tak. No bo faktycznie, tak, no możecie Państwo, może coś tu jest na rzeczy, no bo jeżeli coś działa w danym miejscu, jeżeli miejsce na nas działa, no to możemy założyć, że kawałek tego miejsca, jego fragment, czy też jakiś przedmiot przywieziony z takiego miejsca, także może nam pozytywnie poruszyć energię wokół nas i spowodować, że nam się trochę lepiej będzie wiodło, no bo okazuje się, że no tak, no rodzimy się w jakimś konkretnym miejscu, w jakichś konkretnych okolicznościach, zupełnie nie mając na to wpływu. Tymczasem może się okazać, że nie są to dla nas wcale dobre energie, że nie są to dla nas energie, dzięki którym możemy się rozwijać, że mamy troszeczkę związane ręce i nie możemy rozpostrzeć skrzydeł
no właśnie, czy budować karierę, czy zbudować szczęśliwego związku. I w takiej sytuacji może faktycznie dobrze jest niekoniecznie od razu emigrować i zmieniać miejsce, bo to są bardzo trudne decyzje. No powiedzmy sobie, że odcinanie się od domu, czy poszukiwanie jakichś nowych dla siebie miejsc, okoliczności, prawda? No zwłaszcza jeżeli to się wiąże z jakimiś różnicami kulturowymi, czy dużymi różnicami, jeżeli chodzi o komunikację, porozumienie, no może to nie są do końca takie rzeczy, które byśmy chcieli robić, prawda? I nie każdy się dobrze czuje w takich sytuacjach i nie każdy się dobrze czuje jako emigrant właśnie. Więc zamiast tego, jak tutaj Ewa powiedziała, należałoby zbadać przy pomocy horoskopu, które rejony świata są dla nas przychylne w świetle tego horoskopu i zdobyć jakieś przedmioty z takiego rejonu i spróbować zadziałać na nas w taki sposób. No ja myślę, że może coś tu jest na rzeczy. Jeżeli Ewa twierdzi, że faktycznie to się sprawdza, no to ja Państwu polecam. Jedyne, co pozostaje, to faktycznie sprawdzić przy pomocy horoskopu, gdzie nam najlepiej by się wiodło. I no, ważne jest pewnie, żeby ta informacja, znaczy żeby to dobre było spójne, żeby to były i korzyści, czy też taka przychylność losu, jeśli chodzi o materię, ale także jeżeli chodzi o uczucia, tak? No niektórzy powiadają, że wszystkiego mieć nie można, ale no nie jest to do końca prawda. Możemy tak budować swoje życie i w taki sposób próbować wpływać na nie, żeby mieć i miłość, i pieniądze, i to, co nam jest do życia niezbędne. Także, no drodzy Państwo, nie pozostaje nic innego, jak zasłuchiwać trochę tych informacji ezoterycznych, próbować znaleźć coś dla siebie w tym wszystkim, no bo tych informacji, które my tutaj Państwu podajemy, jest ogrom. Są jeszcze inne osoby, prawda? Oprócz nas tutaj dwóch dzisiaj jeszcze są inni specjaliści, którzy się z Państwem spotykają i którzy mają też jakieś sposoby na to, żeby uczynić Państwa życie lepszym. I tak jak Państwo widzicie, no nie jest to tylko i wyłącznie prognozowanie, nie jest to tylko i wyłącznie analiza przy pomocy jakichś przedmiotów magicznych czy dywinacyjnych waszej sytuacji życiowej, ale też staramy się dawać Państwu jakieś przepisy na to, żeby to życie uczynić lepszym i żebyście Państwo sobie z tym swoim światem jakoś radzili, żebyście mieli, zdobywali taką umiejętność i taką wiarę w to, że może być lepiej. I to chyba o to chodzi. I tak mi się wydaje, że to też taka nasza trochę misja, żeby tutaj Państwu takie rzeczy podpowiadać. No, rozmawiamy dzisiaj z Ewą nadal, mimo wszystko, pomimo to, że ja myślałam, że ja się już odetnę od tego tematu, ale okazuje się, że temat rzeka, tak? Talizmany, amulety, przedmioty magiczne, które powodują zmianę energii wokół nas, które też działają na naszą podświadomość, bo tutaj to też taki komunikat do podświadomości musi być. Jak już zostało wspomniane, tutaj mamy od groma różnorakich sposobów i przedmiotów. Także właściwie no, ważne jest, żebyście Państwo coś wybierali dla siebie, żebyście zastanawiali się też, jaką macie potrzebę, bo to jest jakby ważne, tak? Czyli całą tą praktykę należy chyba rozpocząć od tego, żeby zdefiniować sobie, czego chcemy, czego oczekujemy i żeby w tym wszystkim nie popadać w jakiś chaos, tylko jakby sobie te pragnienia ustawić w jakiejś hierarchii ważności i po trochu tutaj tą całą swoją sytuację zmieniać i starać się na nią wpływać. Ja jeszcze wrócę do tego, co wydaje mi się takie właśnie bardzo, bardzo, bardzo ważne w tym wszystkim. Unikajcie Państwo wszelkich aspektów jakichś, nie wiem, negatywnych magii, aspektów takich, które mogą przyciągać złe energie. No, wydaje się, że są to takie praktyki, które mogą w taki szybki sposób, czy też niejednokrotnie przy takich rytuałach związanych z, nie wiem, z czarną magią, czy przy właśnie, tak jak wspominałam dzisiaj, że jakiś człowiek konstruuje takie amulety, talizmany, takie pieczęcie magiczne, które mają, które są przypisane jakimś tam demonom, mówię jakimś tam celowo, ponieważ nie jestem w stanie wskazać dokładnie czy wymienić po imieniu, może tak, bo ja tych imion akurat nie i chyba może nie chciałabym ich wypowiadać, ja nie jestem szczególnie niezabobonna, ale po co to ruszać? Więc jakby ważne jest, żeby unikać tego negatywnego aspektu magii, żeby nie było tak, że takiego pójścia na łatwiznę trochę. To mam na myśli przede wszystkim, bo tak jak mówię, no, to jest taka obietnica gdzieś przy, t-
przy tych praktykach, że to szybko, łatwo i przyjemnie, zadziała się raz i dzieją się cuda i być może się one zadzieją, tyle tylko, że później w konsekwencji ściągamy, czy też Państwo możecie ściągnąć na siebie jakieś problemy, a jakby to nie o to chodzi. Możemy się jakby białe aspekty magii, czy też biała magia, może tak już powiedziałabym, daje tak wiele możliwości, tak szerokie pole do działania po to, żeby sobie polepszać życie bez szkody dla siebie i nade wszystko bez szkody dla siebie i później bez szkody dla innych, że z powodzeniem możecie Państwo znaleźć coś dla siebie w tym całym spektrum rzeczy. Więc jakby... Czy to jest tak, że właściwie wydaje mi się, że no możemy też powiedzieć, że i ta biała magia tam ma jakieś ciemniejsze strony, ale to już nie chciałabym się wdawać w jakieś tutaj definicje czy w jakieś szczegóły, tak? No wiadomo, że wszystko jest w jakiś sposób dwoiste, wszystko jest w jakiś sposób ambiwalentne i dotyczy to także magii, ale zasada jest jedna. Jeżeli cokolwiek robimy, jeżeli poszukujemy dla siebie, chcemy sobie praktykować, dla siebie, po to, żeby sobie po prostu zrobić lepiej, tak no mówiąc bardzo ogólnie, to pamiętajmy o jednej rzeczy. Nie szkodzimy, nie podnosimy złych intencji i staramy się nie szkodzić sobie, nie szkodzić innym. No często korci, bardzo często korci, ja wiem, żeby tamtej sąsiadce, co nam dokuczyła, czy coś nam powiedziała brzydkiego, żeby jej troszeczkę nosa utrzeć, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. No i tutaj jakby no ważna jest zasada, żeby, że ktoś musi być mądrzejszy po prostu. I że tak naprawdę trochę szkoda energii na toczenie walki z otoczeniem, bo zamiast popadać w jakieś konflikty i próbować je rozwiązywać przy pomocy właśnie jakichś, no powiedzmy, magicznych sposobów, tak, rozsądniej jest pobudować własną energię w taki sposób, żeby mieć z tego korzyści. I wtedy ten świat na zewnątrz to już niech sobie mówi, co chce i niech sobie robi, co chce, bo tak naprawdę nie jest ważne, co ktoś tam powie i jaka to będzie reakcja ze strony na przykład sąsiadki. Ważne jest, że my mamy osiągnięty cel w postaci własnej satysfakcji, jakichś szczęśliwych rozstrzygnięć, rozwiązań we własnym życiu i to o to chodzi. Nie koncentrujmy się na konfliktach, koncentrujmy się na tym, żeby własne życie uczynić po prostu lepszym. No, w związku z tym wydaje mi się, że bo to jest tak, że każdy w tych praktykach różnych na pewno znajdzie coś dla siebie. I nawet jeżeli nie chcemy, czy może inaczej powiem, każdy z nas ma taką potrzebę, żeby swoje życie polepszać. Każdy z nas ma taką potrzebę, żeby uwalniać się od trudnych sytuacji, czy też nawet jeśli się od nich nie uwalniać, to czynić je łatwiejszymi do zniesienia. I oczywiście przy pomocy, nie wiem, jakichś magicznych praktyk zapewne nie pozbędziemy się męża terrorysty czy jakiejś innej trudnej sytuacji życiowej. Natomiast możemy zbudować siebie tak na tyle odpornymi, żeby sobie z trudnymi sytuacjami radzić, żeby one nas nie powalały, tylko dawały nam energię do tego, żebyśmy to życie budowali w jakiś mądrzejszy sposób i docelowo także pozbywali się problemów i odcinali się od nich, ale to jakby no, tu jest dłuższa droga po prostu do wykonania. Także wydaje mi się, że Państwo no to takie wskazówki z mojej strony, tak sobie, no, żeby sobie pogadać, tak, żeby Państwu przybliżyć. Ja mam, każdy z nas ma jakieś konkretne spojrzenie na sprawy magii, na sprawy radzenia sobie z życiem, na kwestie budowania swojego życia. Ja mówię, zasada jest jedna, my nie żyjemy za karę. To nie jest tak, że my mamy znosić jakieś, nie wiem, obciążenia, trudności, nie wiem, karmiczne związki toksyczne i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi w życiu. Dlatego, że musicie Państwo mieć gdzieś tam z tyłu głowy cały czas, że to życie ma być dobre i ma być wykorzystane w taki sposób, żebyście po prostu byli szczęśliwi. Ja rozumiem, że szczęście pojęcie względne, pewnie, że tak, ale dlaczego ma być jakoś miernie, kiedy może być po prostu dobrze?
To tak z mojej strony tytułem pogaduszki. Ale właśnie ciekawe jest to, co powiedziałaś, że nie rodzimy się tutaj za karę, prawda? O to chodzi, no bo to jest tak, że no właśnie mówię, no bo chciałam nawiązać do tego, że ta magia no czemuś ma służyć, że to nie chodzi o to, żebyśmy się bawili w wielkich magów, w wielkich czapach, prawda, i zmieniali świat, bo pewnie nam się to nie uda. Natomiast chodzi o to, żeby każdy w tym swoim własnym, wiesz, mikrokosmosie po prostu czynił to swoje życie łatwiejszym i nie tyle rozwiązywał problemy przy pomocy magii, bo tak jak tutaj wspomniałam, no nie ma możliwości, żeby magicznym sposobem pozbyć się męża terrorysty, prawda? Bo musielibyśmy gdzieś tam z Harrym Potterem mieć więcej wspólnego niż z ezoteryką. Natomiast możemy dzięki tym praktykom uczynić siebie na tyle silniejszymi otóż, i bardziej świadomymi życia. Możemy znaleźć sobie wewnętrzną siłę, żeby sobie się z tymi problemami dokładnie radzić docelowo ostatecznie. Także to taki, ja tutaj taki wywód sobie pozwoliłam poczynić. Mam nadzieję, że Państwo mnie nie mają. Ale to jest bardzo ważne, bo powiem Ci, że nawet po telefonach od Państwa słyszę, że Państwo tak już mówicie tak, o, to niech Pani spojrzy tam w ten mój horoskop, bo ja to mam całe życie pod górkę i wszystko jest nie tak. No ja patrzę, rzeczywiście no jest tranzyt Saturna, który może faktycznie może od 2, 3, czasami 5 lat negatywnie wpływa na ten horoskop i faktycznie taka osoba może tak odbierać życie i mówi, jaki to jest okres. Natomiast po drugiej stronie słuchawki słyszę, ale ja tak mam przez całe życie, od urodzenia. To ja jakieś fatum, urodziłam się pod złą gwiazdą. Bardzo często słyszę takie rzeczy, z czym się absolutnie nie zgadzam, bo przecież nie ma takiego horoskopu, w którym rzeczywiście wszystko byłoby zupełnie na nie. Rzeczywiście czasem się zdarzy, że jest troszkę więcej trudnych aspektów, takich, które wnoszą wewnętrzne napięcie, ale to też nie znaczy się, że przez całe życie będziemy się borykać z różnymi problemami, bo jest jeszcze inny system, progresję, który zakłada, że planety z naszego horoskopu urodzeniowego zmieniają się, przechodzą do kolejnych znaków. Oczywiście dzieje się to bardzo powoli. I wówczas tworzą się inne aspekty. Ten horoskop pracuje inaczej na przestrzeni naszego życia. A widzisz, to tutaj mi podsunęłaś ciekawostkę i ja tego nie widziałam. Ja byłam przekonana, że ten horoskop tak urodzenia natalny, tak, że on tak. Obowiązuje przez całe życie. Obowiązuje, tak, to jest prawda. Natomiast w momencie, kiedy mamy jeszcze dołożymy ten system progresji, to uzyskujemy jakby taką dodatkową energię i widzimy dynamikę tych planet. Jeżeli ktoś na przykład w swoim horoskopie ma słabego Marsa, powiedzmy w znaku raka, to w pewnym etapie życia ten Mars przejdzie jednak do Lwa, gdzie jest mu dużo lepiej, bo to jest ognisty znak, gdzie Marsowi jest dużo, dużo lepiej. Więc taka osoba staje się dużo bardziej pewna siebie, dużo bardziej przebojowa i o ile wcześniej można było powiedzieć, że nie umiała walczyć o swoje racje, raczej była nieśmiała, unikała konfliktów, unikała konfrontacji, to w momencie, kiedy w tym progresywnym horoskopie ten Mars przejdzie ze znaku raka do lwa, taka osoba staje się o wiele bardziej waleczna. I otoczenie ma problem z tą osobą, dlatego że nagle ktoś, ta osoba kto był potrafi, odczytywany, tak, potrafi walnąć pięścią w stół i zażądać tutaj swoich tego, co mu się słusznie należy. A wcześniej nie miał odwagi tego zrobić. To jest też ciekawe, że w sumie, czyli wynika z tego, jeżeli ja mogę tak to, że tak powiem, odnieść do swojej wypowiedzi, że my w trakcie, gdzieś tam w ciągu swojego życia też uzyskujemy jakieś wsparcie ze strony oczywiście, tego kosmosu, tak? Czyli niezależnie od tego, czy my o to poprosimy, czy nie poprosimy, to gdzieś coś działa w taki sposób, że mamy jakieś mocniejsze siły, czy też mocniejszą energię za sobą i to powoduje, że sobie lepiej z życiem radzimy, tak? Zdecydowanie. Poza tym, wiesz, to ja też wychodzę z założenia, że nic nie może trwać wiecznie. No nie, oczywiście. Nie ma takiej możliwości, żeby w naszym życiu jakaś sytuacja trwała w nieskończoność. To jest niemożliwe, dlatego że planety zmieniają się, więc jeżeli faktycznie... My się zmieniamy. Dokładnie. I właśnie ten system progresji pokaże, jak na przestrzeni lat my się zmieniamy, jak zmienia się nasze podejście do życia, jak zmieniają się nasze potrzeby. Na przykład Księżyc w progresjach zmienia znak co 2,5 roku, więc można powiedzieć, że co 2,5 roku zmienia się nasza sytuacja życiowa, zmieniają się nasze potrzeby, upodobania. Jeżeli na przykład mamy Księżyc w znaku ryb, no to można powiedzieć, że w takim momencie chcemy się rozwijać duchowo, jesteśmy bardziej tacy może troszkę rozleniwieni, bardziej nastawieni na to, co nam inni, bardziej nastawieni na pomoc innych osób. Sami bierni bardziej. Bardziej bierni, tak. Nie mamy siły przebicia.
Wolimy raczej przeczekać. Jesteśmy przekonani, że co ma się zadziać, to i tak się wydarzy i wszystko nam z nieba spadnie. Po co się przemęczać? Takie troszkę jowiszowe podejście do życia. No bo tak, rozleniwione nastawienie. Takie rozleniwione. Natomiast po tym okresie, kiedy minie 2,5 roku i ten progresywny księżyc wejdzie do znaku raka, to nagle budzimy się, wstajemy z kanapy, na której... I zamiatamy. Tak, zamiatamy nasze życie. Porządkujemy swoje życie i nagle dostajemy ogromny zastrzyk energii kosmicznej i chcemy działać samodzielnie. Nagle otrząsamy się z tego marazmu i dziwimy się, no jak mogliśmy przez 2,5 roku tkwić w takiej nicości. No tak, przysnąłem. Tutaj tyle rzeczy przeleciało mi koło nosa. Dokładnie. Ale jakże dobrze mieć świadomość, że takie rzeczy się dzieją. No stąd też jakby tutaj cała ta nasza ezoteryka wychodzi naprzeciw, prawda? Jakby może już nawet nie tyle w sensie jakiegoś prowadzenia państwa za rękę, ale w sensie tłumaczenia tego, co się dzieje. Tak. Tak, bo ja nie wiem, ja sobie nie zdaję sprawy z tego, że ja mam księżyc w jakiejś tam dziwnej konfiguracji, prawda? No po prostu tego nie wiem. Jeżeli jestem laikiem, to jest to informacja dla mnie zupełnie obca. Tak? Mhm. I dopiero taka konfrontacja z astrologiem, czy też z inną osobą, która tutaj jest w stanie cokolwiek wskazać, daje jakiś obraz, co się dzieje. I wtedy wiadomo, czy musimy się bardziej mobilizować, czy leżymy dalej, bo może się faktycznie coś samo zrobi, tak? Tak, i właśnie czasami są takie sytuacje patowe, kiedy rzeczywiście, no chociażby się nie wiem, co chciało zrobić, to tego rozwiązania nie ma. Nicość, pustka, no tak, prawda? Każdy zna ze swojego życia, tak. że nagle jakby się okazuje, że jakby nas nie było, po prostu. Tak. Świat się kręci, a my nic, no zdarza się, prawda? Trudno to przetrwać i wtedy ludzie właśnie pytają, cóż zrobić? A to właśnie się okazuje, że w takich momentach to lepiej przeczekać. I te rozwiązania przyjdą w momencie, kiedy my, tak powiem kolokwialnie, wyluzujemy. Bo tak to bardzo się blokujemy, za bardzo chcemy i ta siła naszego chcieństwa w pewnym momencie już zaczyna blokować sensowne nasze myślenie. Mhm. I w momencie, kiedy my rzeczywiście odpuścimy, to my dajemy moc energiom. Uwalniamy. To nie odblokowujemy. Tak, to jest dobre słowo. Uwalniamy energię i one wreszcie będą mogły dla nas pracować i dla nas działać. No właśnie, bo to gdzieś wszystko jednak, jakoś się to wszystko przenika, jak Państwo zauważacie. W każdym razie ja tak zauważam, że jednak jakaś energia nas tutaj otacza i nami troszeczkę, albo nas wspiera, albo nam troszeczkę przeszkadza, ale generalnie rzecz biorąc, warto jest wiedzieć, co się dzieje i w umiejętny sposób też troszeczkę sobie pomagać po to, żeby to życie uczynić, no właśnie, lepszym, szczęśliwszym, bo to przecież o to chodzi. No tutaj to ma być, jak to powiedziała Kora Jackowska, tak? Must be the luzik. Po to jest, żeby było przyjemnie. No. Także takie ma być nasze życie. Nasze związki mają być jakościowo dobre. Mamy być szczęśliwi. Jeżeli trafiamy w sytuację, no bo faktycznie czasami tak bywa, że trafiamy, no i przydarza się jakiś karmiczny związek, jakieś obciążenie i się czołgamy z tym i czołgamy. No ale to nie może być tak przez całe życie. Po prostu i tyle, tak? No, natomiast no, też przychodzą momenty, kiedy będzie nam łatwiej się z tym uporać i kiedy będzie nam z całą pewnością trudniej. I rzeczywiście nie będziemy widzieli absolutnie żadnego sensownego wyjścia z sytuacji. No tak bywa. Zwłaszcza jak mamy tranzyt Saturna, to cokolwiek byśmy nie zrobili, to nam się wydaje bez sensu zupełnie i szukamy kolejnej porady i cokolwiek by nam ktoś zasugerował, to my to odrzucamy. Ale to myślisz, że to się po prostu przekłada na stan umysłu nasz? Tak. Na takie, no mówiąc oględnie, samopoczucie, tak? Tak? Że my nie jesteśmy w stanie się psychicznie jakoś przetransformować, tak? Tak. Przeobrazić na tyle, żeby te dobre rozwiązania jakieś zobaczyć. Bo nie widzimy, bo tak jakby Saturn zakłada nam takie czarne okulary na oczy i my tylko widzimy... Smutek, widzimy zło, widzimy brak sensu w życiu. Depresja totalna. Depresja totalna, tak. Ale taki kryzys, ja myślę, on jest bardzo nam potrzebny, dlatego że dzięki temu dowiadujemy się, czego tak naprawdę w życiu już nie chcemy i co nam już jest niepotrzebne. No tak, bo to nas wycofuje i trochę nas stawia jakby Bardziej zwracamy uwagę na nasze wnętrze. O, mamy kolejny telefon. Witamy serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje imię Joanna. Urodziłam się 13 lutego 1969 roku i chciałam poprosić panią Ewę o postawienie horoskopu z uwagą na uczucia, bo jeżeli chodzi o pracę, to narzekać nie mogę, natomiast jeżeli chodzi o uczucia, to
to bardzo źle w moim życiu ostatnio. Mhm. A pani Joasiu, proszę mi podać swoją godzinę urodzenia. Podobno 9:25. I miejsce? Szczecin. Mhm. No, no zobaczymy, co tutaj. Ciekawe, co w kartach wyjdzie. Ja podejrzę, tak, zobaczę. Ale to w konkretnej relacji się źle dzieje, czy po prostu... Znaczy, relacji nie ma. Bardzo bolesne rozstanie z olbrzymimi awanturami teraz, także... Okej, także... dobra, już zobaczę. Już nie będę pani tutaj prowokować do opowieści. Zobaczymy, co dalej. No taka mi pani tu wychodzi poturbowana trochę faktycznie, ale to jest już, powiedziałabym, już za chwileczkę będzie się pani zbierać do tego, żeby jakoś sobie wszystko układać. Tutaj mi się pani ustawiła, znaczy karty wyszły dobre, mocne, takie sugerujące po prostu taką, powiedziałabym, no, wewnętrzną energię, która powoduje, że pani jest w stanie się po prostu podnieść, tak, i sobie radzić dalej. Natomiast wydaje mi się, że te echa tutaj różnych tych awantur, różnych takich sytuacji jakby troszeczkę naruszających pani poczucie bezpieczeństwa i generalnie takiej równowagi, to się jeszcze tutaj przez chwilę mi jakoś projektuje na czas, nie wiem, obecny, czy też na czas niedaleki, więc bardzo możliwe, że jakiś wybuch, czy jakieś dziwne tutaj mogą się pojawić, takie perturbacje. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nowe związki, to jest tak, pani mi się najpierw odbudowuje, czyli tutaj karty pokazują po pierwsze pobudowanie poczucia własnej wartości jako kobieta, czyli tak jakby tutaj po prostu była taka potrzeba, była taka konieczność, żeby cokolwiek na tej płaszczyźnie jakby odzyskać, tak bym powiedziała. Na razie nie widzę czegoś takiego jak zupełnie nowy związek, taki budujący się dynamicznie, coś, co pani by dawało możliwość w tej chwili wskoczenia w jakąś sytuację taką stricte partnerską, to jeszcze za chwilę, tutaj tego po prostu nie ma na ten moment. Karty mówią, że będzie pani potrzebowała po prostu czasu, ale też będzie potrzeba okoliczności, tak? Tutaj musi się przydarzyć właściwy człowiek, właściwa sytuacja. Może być tak, że przez chwilę pani ulokuje uczucia w jakiejś znajomości, ale powiedziałabym, że to tak, nie wiem, tutaj wychodzi no, po prostu przyjaciel, znajomy, ktoś, kto się w życiu może, jak to się mówi, zaplątać, natomiast niekoniecznie pozostać w nim, więc to jest na razie takie oczekiwanie na dalsze rozstrzygnięcia, długi dosyć okres zawieszenia, no przykro mi, ale tak mi to wychodzi. Więcej u pani wychodzi faktycznie tej fortuny tutaj, tego szczęścia, jeśli chodzi i o pieniądze, i o rozliczenia, bo tu widzę, że pani będzie jakieś robiła porządki w sferze materialnej. Mniej natomiast widać tego zaspokojenia, jeśli chodzi o kwestie uczuciowe. Mnie się wydaje, że przyjdzie taki moment, że zacznie pani trochę bardziej świadomie działać, jeśli chodzi o sferę uczuciową i po prostu zacznie, nie wiem, tak szukać kogoś, tak jakby wychodzić naprzeciw bardziej, może tak bym powiedziała. I wówczas faktycznie uda się pobudować związek. Natomiast ja uważam, że jeżeli jakiś ruch czy jakaś dynamika większa w kwestiach osobistych, to chyba najwcześniej na koniec tego roku kalendarzowego i chyba dopiero wówczas się zacznie otwierać jakaś taka furtka szerzej, jeśli chodzi o uczucia i pobudowanie takiej trwalszej relacji, to u mnie wyszło w kartach tak do około, nie wiem, 19-20 miesięcy. Jeżeli pani szuka nowego, takiego wartościowego związku, to tutaj takie okoliczności sprzyjające mniej więcej w tej perspektywie czasu. To jest tak ogólnie z mojej strony. No co tutaj się zaznacza, jeżeli chodzi o astrologię, pani Joasiu, przede wszystkim dobre finanse, ale na to, tak jak pani wspomniała, że pani nie narzeka. I to już w tym miesiącu, właściwie w czerwcu. Natomiast tak, to te kwestie miłosne, rzeczywiście tutaj ten związek, który pani miała, tutaj tak jakby jeszcze nie wszystko do końca było załatwione. Rzeczywiście emocjonalnie jeszcze nie w 100% się pani z tym uporała, tak tutaj pokazują planety. Jeszcze trzeba będzie o pewnych rzeczach jakby pozapominać wręcz, tak mi się tutaj pokazuje, bo tu chodzi o to, żeby przejść pewnego rodzaju transformację, inaczej zacząć patrzeć na siebie, inaczej zacząć patrzeć na mężczyzn i na związki w ogóle. I okres takiej bardzo głębokiej transformacji, to mnie się tutaj pokazuje lipiec tego roku, zwłaszcza pierwsza połowa lipca. I wówczas to bardzo pani pomoże, taka głęboka refleksja i spojrzenie rzeczywiście w głąb swojej duszy.
Natomiast tu mi się zaznacza, że po takim oczyszczeniu w lipcu jest szansa, że w sierpniu już spotka Pani nowego mężczyznę, ale ja nie wiem, czy to nie będzie na zasadzie takiego kroku, takiej desperacji. Może to być po prostu zbyt szybko i Pani może trafić na niewłaściwą osobę i Pani poczuje się po prostu rozczarowana. I nie widzę, żeby to miało być jakieś partnerstwo na dłużej, na chwilę, tak, na dosłownie na miesiąc. Później może to się znowu tutaj, może dojść do rozstania i rzeczywiście to rozstanie spowoduje, że Pani zwątpi w siebie, zwątpi w miłość, dojdzie Pani do wniosku, że w ogóle miłość nie istnieje, więc... Proszę się też przygotować, że faktycznie tutaj będzie taki kryzys. Co mi się tutaj jeszcze u Pani pokazuje, nie wiem, czy tutaj Pani nie planuje jakiejś przeprowadzki, wprawdzie Pani o to nie pyta, ale tak tu się pokazuje. U mnie też weszły zmiany adresu. Zmiany adresu. Mhm. Tak, i tutaj, i tak jak Nanet mówi, przepraszam, tak jak Lili mówi, to nowa miłość, ale pod koniec roku, jeśli już. Przeprosimy Państwa na chwilę, robimy króciusieńką przerwę techniczną. Do zobaczenia.